Dzień dobry Państwu. Mamy wtorek, minęła godzina 9. To oznacza, że ruszamy z super raportem. Kamila Biedrzycka, witam Państwa bardzo ciepło i zapraszam na dzisiejszy program. Trzy ważne rozmowy przed nami. Zaczynamy od Sławomira Nitrasa z Platformy Obywatelskiej, z Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Oczywiście o kampanii wyborczej będzie i o tym, dlaczego Rafał Trzaskowski milczał wczoraj. Wiele teorii na ten temat. Dlaczego brakowało aktywności kandydata Koalicji Obywatelskiej. Na ten temat między innymi ze Sławomirem Nitrasem nie zabraknie oczywiście także. No właśnie, pytanie, czy prawdziwego, czy sztucznie pompowanego tematu LGBT i skandalicznych wypowiedzi posłów Prawa i Sprawiedliwości oraz prezydenta Andrzeja Dudy. Mocne słowa padają ze strony środowiska LGBT w stronę głowy państwa. Wczoraj, przypomnę, Krzysztof Śmiszek z Lewicy mówił o tym, że Andrzej Duda zachowuje się jak oprawca. O tym zresztą dziś Państwo w Superekspresie mogą jeszcze przeczytać. Później o sprawie epidemii koronawirusa w Polsce. Mamy gigantyczne zamieszanie z respiratorami, z kolejnym przetargiem ogłoszonym przez Ministerstwo Zdrowia. Te respiratory podobno są, ale w liczbie 50, a nie ponad 1000, jak miały być. Są w magazynach, jakich nie wiadomo. Pan minister Szumowski nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie, więc będziemy tutaj próbowali rzeczywiście uporządkować sytuację. Czy te respiratory są w tej chwili niezbędne? Jak bardzo mogą być potrzebne jesienią, kiedy wielu przewiduje drugą falę koronawirusa? Jak bardzo niebezpieczne są nowe dane z Chin, o których zaraz Państwu opowiem. Później z kolei sędzia Igor Tuleja ostatnio mówił, że czuje się jak Józef K., bohater procesu Franza Kafki. Przypomnę, że miał postępowanie przed Izbą Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. Ta nie zgodziła się na uchylenie immunitetu panu sędziowi Igorowi Tulei. Natomiast on stwierdził, że jest to izba, która jej nie zasiadają sędziowie i jej wyroki właściwie nie mają najmniejszego znaczenia, więc teraz pytanie, w jak absurdalnej rzeczywistości, jeżeli chodzi o polski wymiar sprawiedliwości, się znajdujemy. To wszystko w dzisiejszym super raporcie. Wszystko i jeszcze więcej. Zapraszamy, startujemy. Według oficjalnych danych płynących z Ministerstwa Zdrowia w tej chwili w Polsce mamy 29 788 osób zakażonych koronawirusem, 1256 ofiar śmiertelnych i 14 383 osoby, które zostały uznane za wyleczone, za takie, które poradziły sobie z koronawirusem i mają już prawdopodobnie w organizmie wytworzone przeciwciała, więc jeżeli chodzi o jesień, to prawdopodobnie są bezpieczne, ale tutaj też słowo prawdopodobnie stoi pod znakiem zapytania, bo wiele teorii jest na temat tego, czy rzeczywiście ten wirus mutuje, jak bardzo i czy ci, którzy go przeszli, są już bezpieczni. O tym wszystkim dziś obiecuję Państwu z panem profesorem Robertem Flisiakiem. Bardzo poważny problem mamy. To oświadczył dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia do spraw sytuacji nadzwyczajnych, dr Mike Ryan. Chodzi o nowe ognisko wybuchu koronawirusa w Chinach. Tam, jak wiemy, sytuacja już była bardzo dobra. Nie notowano nowych zachorowań, ale okazuje się, że znaleziono dwa nowe ogniska. Pierwszy raz tak dużo od 13 kwietnia tego roku. Tym razem, wczoraj wieczorem właśnie, zlokalizowano nowe ognisko koronawirusa. Tym razem w Pekinie. Po południu potwierdzono ponad 100 nowych przypadków zakażenia. Światowa Organizacja Zdrowia twierdzi, że jest to sytuacja bardzo niebezpieczna, no i niestety nie nastraja optymistycznie, jeżeli chodzi o rozwój pandemii. Źródło nowych zakażeń w Pekinie nadal jest niejasne, ale według hipotezy Światowej Organizacji Zdrowia tym źródłem właśnie może być import łososi lub niewłaściwe ich pakowanie, czyli już nie nietoperze, ale łososie. No, brzmi to fatalnie. Oczywiście czekamy na potwierdzenie oficjalne tych informacji. Wielu z Państwa zapewne będzie twierdzić, że jest to sztucznie pompowany temat. Zresztą wielu polskich polityków, szczególnie z Konfederacji, także podkreśla, że w żadną epidemię i w żadną pandemię światową koronawirusa nie wierzą. I tu jeszcze uzupełnienie małe, bo wczoraj bardzo dużo rozmawialiśmy, teraz już wracamy do polskiej polityki, na temat LGBT. Przypomnę Państwu tylko, że chodziło o wypowiedź Przemysława Czarnka z Prawa i Sprawiedliwości, który stwierdził, że trzeba przestać mówić wreszcie o prawach LGBT. Dlatego, no to w dużym skrócie, ale doskonale Państwo tę wypowiedź znają, to nie są ludzie, więc postanowiła zainterweniować w tej sprawie pani profesor Ewa Łętowska i skierowała właśnie w tej kwestii list do władz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Tam, przypomnę, wykłada, tak, wykłada, jest nauczycielem akademickim pan poseł Przemysław Czarnek. No i teraz uczelnia kieruje sprawę wypowiedzi jego właśnie do rzecznika dyscyplinarnego po otrzymaniu tych wszystkich wniosków formalnych. Już za chwilę rozmowa, tak jak Państwu obiecałam, z posłem Koalicji Obywatelskiej Sławomirem Nitrasem. Zapraszamy.
Osoby LGBT nie są równe ludziom normalnym, tak powiedział poseł Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Czarnek. Teraz czeka go postępowanie dyscyplinarne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie wykłada, jak już Państwu wspomniałam, profesor Ewa Łętowska między innymi skierowała do władz uczelni list w tej sprawie, ale teraz też pojawia się pytanie, które szczerze mówiąc ja bardzo często sobie zadaję. Czy aby nie jest tak, że Koalicja Obywatelska dała się wpędzić w kozi róg właśnie tego tematu LGBT, Prawu i Sprawiedliwości, które bardzo często właśnie na konflikcie światopoglądowym buduje swoje kampanie i w ten sposób próbuje mobilizować swoich niezmobilizowanych do tej pory zwolenników. Między innymi na ten temat już w tej chwili w Ekspresie Biedrzyckiej. Sławomir Nitras, zapraszam. Rafał Trzaskowski na prezydenta, to za głową pana posła Sławomira Nitrasa widać. W głowie pewnie to samo. Dzień dobry, panie pośle. Piękne tło. Nie, dzisiaj w głowie mam trochę inne rzeczy. Moja córka 15-letnia właśnie pisze egzamin ósmoklasisty. Właśnie zaczyna, pan zaczyna program, ona zaczyna egzamin. No właśnie, tak. Nie macie denerwuje łatwego poranka. Się, mam nadzieję, że denerwuje się za nią, że ona się już nie denerwuje, ale... Ale to jeszcze pana dopytam w takim razie. Czy pan jest w tej grupie rodziców, która uważa, że organizowanie tego egzaminu ósmoklasisty było kompletnie bez sensu i taką no, nieprzemyślaną do końca fanfaronadą ze strony rządu? Nie, dlatego że moja córka, ja zdałem, pytałem ją o to, ona chciała zapisać ten egzamin. Ona mówiła, że się przygotowywała do tego egzaminu długo i że chciałaby go napisać. Ma takie poczucie, że przygotowywała się do niego po to, żeby mieć większe czy lepsze szanse dostania się do lepszej szkoły. I ja wspierając moją córkę, za którą bardzo mocno trzymam kciuki, byłem zwolennikiem, żeby te egzaminy nawet w tej cząstkowej formie, czy niepełnej, w jakimś oczywiście reżimie, ale jeżeli mogą się odbyć, żeby się odbyły. Nie obawia się pana jej bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o zdrowie, rzecz jasna i kwestie epidemiczne? Pani też jest matką i przecież oczywiście, że się obawiamy, ale wierzę, że te egzaminy są przeprowadzane w sposób bezpieczny dla dzieci, że w tym reżimie takim, który pozwala zrobić to w sposób absolutnie bezpieczny. Wierzę w to i że państwo w tej sprawie stanie na wysokości zadania. No to trzymamy kciuki w takim razie i życzymy powodzenia pana córce, bo to rzeczywiście bardzo poważna sprawa. Wszystkim, rzecz jasna, ale rozmawiam z panem, więc o pana córce mówię. Skoro już jesteśmy przy gwiazdach epidemicznych, to do kampanii przejdziemy zaraz, ale wczoraj też przetoczyła się dyskusja bardzo duża dotycząca kolejnego zamówienia Ministerstwa Zdrowia, dotyczącego tym razem sprowadzania do Polski respiratorów. Posłowie Koalicji Obywatelskiej w tej sprawie przeprowadzili taki audyt, no w cudzysłowie, tak to nazwę, zorganizowali konferencję prasową, twierdząc, że no tam wiele rzeczy z tymi umowami się nie zgadza, że między innymi przetarg wygrała firma, która wcześniej zajmowała się handlem bronią, co budzi daleko idące wątpliwości, po czym wyszedł minister zdrowia i stwierdził, że to wszystko jest kłamstwo. No i co państwo na to? No, wie pani, panowie ministrowie zdrowia są sędziami, chcą być sędziami we własnej sprawie. Ja czytałem dzisiejsze kolejne publikacje Gazety Wyborczej w tej sprawie i powiem pani, jako parlamentarzysta, jest mi niezmiernie przykro, że dożyliśmy czasów, w których minister zdrowia na swoją obronę używa takich słów. A ci posłowie nie umieją czytać, a ci posłowie nie umieją doczytać, a ci posłowie nie rozumieją. Okazuje się, że jedyną osobą, która to rozumie, jest pan Szumowski. Bo nikt w Polsce tego nie rozumie. Jak można z handlarzem bronią prowadzić, który oszukał zresztą państwo polskie w przeszłości, prowadzić interesy? Jak można chować dokumenty przed parlamentarzystami? Jak można kłamać, mówiąc, że są respiratory, których nie ma? Ja pamiętam, pan minister Janusz, przypomnij mi pani nazwisko, ten wiceminister, który podpisywał tę umowę, bo ja zapomniałem niestety jego nazwiska. Przepraszam, to nie ale teraz mnie pan złapał, bo ja też, na cenę na pewno. Zaraz mam nadzieję, wydawca mi podpowie. Ale ten wysoki, wysoki, przystojny mężczyzna, który kiedyś miałem okazję wspólnie uczestniczyć w jednej konferencji prasowej. Mm-hmm. Ja pamiętam, jak on nam, parlamentarzystom, którzy pytali, dlaczego państwo zdejmujecie wszystkie przepisy dotyczące odpowiedzialności urzędniczej i zdejmujecie przepisy dotyczące odpowiedzialności waszej tak naprawdę za czas pandemii, powiedział, że nie chcą siedzieć w więzieniu. I wydaje się, że coraz więcej na horyzoncie pojawia się, ja wiem, że to jest mocna teza, ale pojawia się argumentów za tym, żeby pan Szumowski i jego zastępca Janusz Cieszyński Pan Cieszyński. Pozdrawiam mojego wydawcę, przed dziękuję, prokuratorem, co się zdarza. Przed niezależnym sądem, a na końcu skończyli w więzieniu. Bo jeżeli wydaje się lekką ręką 50 milionów euro, ponad 200 milionów złotych i okazuje się, że nabyli 50 respiratorów za to, bo więcej nie ma, to jest sytuacja, której w Polsce nie było. Czy standardy
które zaproponował pan Szumowski z panem Cieszyńskim, są tak niskie, że może w PRL-u ministrowie czuli się tak bezkarni. Z jednej strony nie składamy oświadczeń majątkowych prawdziwych, bo majątek przepisujemy na żonę. Z drugiej strony bratu dajemy zarobić, żonie dajemy zarobić, kolegom z nart dajemy zarobić. Handlujemy z jakimiś podejrzanymi typami, którzy handlują bronią nielegalnie na świecie. Respiratorów nie ma, pieniędzy nie ma, na pytania nie będziemy odpowiadać. A posłom, którzy przychodzą i korzystają ze swoich uprawnień kontrolnych po to, żeby przed opinią publiczną było wszystko jasne, mówi się, a wy nie umiecie nawet przeczytać umowy, którą przed wami schowaliśmy. To jest dzisiaj państwo, które firmuje PiS, za które odpowiada pan Duda, bo zajmuje urząd prezydenta i podpisywał te wszystkie ustawy zwalniające z odpowiedzialności. No dobrze, ale panie pośle, z drugiej strony waszym posłom pokazano te dokumenty w Ministerstwie Zdrowia, no bo rozumiem, że na podstawie czegoś ta konferencja prasowa i te oskarżenia zostały wytoczone, prawda? No, z tej publikacji, z którą zapoznałem się dzisiaj rano, wynika, że pokazano jakąś jedną umowę ramową i to pokazano po iluś tam dniach domagania się. Przypomnę, że podobne umowy były gdzieś u kogoś w domu, a ministra nie było, a pani dyrektor nie miała czasu się spotkać. Ale z tego artykułu wynika, że są umowy kolejne, do których się panom posłom dotrzeć nie udało. Gdyby pan Szumowski nie miał nic do ukrycia, to te dokumenty czekałyby w sekretariacie na panów posłów Szczerbę i Jońskiego i mieliby oni do tego pełen dostęp, ponieważ jest jakaś absolutna panika i oni próbują bronić się w taki nieudolny sposób, to wszystko trzeba wyciągać, trzeba do wszystkiego docierać i wszystko próbuje się przed opinią publiczną. No dobrze, panie pośle, czy to nie jest tak, że ta nadzwyczajna sytuacja epidemii koronawirusa, to, że po raz pierwszy się w takiej znaleźliśmy, nie działa trochę na obronę rządu, że jednak no, pewne rzeczy, no, siłą rzeczy muszą robić po omacku, no bo wiadomo, respiratorów brakowało wszędzie, w każdym kraju tak naprawdę. Czy to nie jest trochę na usprawiedliwienie tego, co dzieje się w resorcie Łukasza Szumowskiego? Ale mogłoby, ale absolutnie mogłoby. Gdyby wszystko było transparentne. Ja po raz kolejny przypomnę naszą rozmowę z panem ministrem Cieszyńskim, który mówił wtedy, że te przepisy są potrzebne, żeby nie musiał, bo nie chce siedzieć w więzieniu. My mówiliśmy wtedy, dobrze, okej, jeżeli chcecie, żebyśmy na czas zwolnili was z jakichś przepisów, to prosimy, żeby ta procedura była absolutnie transparentna. Wszystkie umowy, wszyscy dostawcy, to powinno być publicznie jawne. Kto sprzedawał, komu, od kogo kupowano, na jakich warunkach, żeby... Bo mamy taką sytuację, że ktoś może mieć na przykład maseczki, tacy ludzie mówią, byli, a kupuje się od kolegi, a ktoś inny mówi, a ja mam taniej, niech to będzie transparentne. A to jest bez przepisów, bez odpowiedzialności i na końcu nietransparentne. Zbyt dużo tego wszystkiego. To znaczy, no dobrze, panie pośle, to co pana zdaniem próbuje Łukasz Szumowski ukryć? Proszę panie, wszystko, włącznie ze swoim majątkiem. Gdyby ministrem był człowiek, którego finanse prywatne byłyby publiczne, tak jak nakazuje tego prawo, a nie ukrywałby majątek na żonę, który by po prostu mówił, pisał nieprawdę w swoim oświadczeniu majątkowym, to wszystko byłoby prostsze. A tu jest grzech pierworodny, a potem kolejne grzechy. Nic, co robi pan Szumowski, nie jest jawne. Nic, co robi pan Szumowski, nie jest transparentne. I wszystko, co jest związane z pieniędzmi, co robi pan Szumowski, budzi bardzo poważne wątpliwości. A pan Szumowski jest skupiony na tym, żeby ukrywać informacje, a nie żeby informacje ujawniać. I to się na krótką metę może udać. Oni myślą, że nawet do wyborów prezydenta, myślą perspektywą wyborów prezydenckich, żeby te bulwersujące fakty w jak najmniejszym stopniu wyszły przed panie pośle, skoro minister Szumowski jest tak nietransparentny, skoro wokół niego jest tak wiele wątpliwości, no to dlaczego on jest w pierwszej trójce polityków, którzy cieszą się największym zaufaniem społecznym, według oczywiście badań? Ale też zanotował największy spadek popularności w ciągu ostatnich Ale żaden z polityków Platformy Obywatelskiej takiego zaufania jak on nie ma, więc ja się zastanawiam, czemu. Ja nie znam dokładnie tych badań, natomiast wie pani, ja nie jestem tutaj od tego, żeby oceniać, kto jak jest popularny. Mhm. Myślę, że popularność pana Szumowskiego i wiarygodność, ja sam, gdybym był pytany 2 miesiące temu, to mówiłbym, czy powiedziałbym, że do pana Szumowskiego mam zaufanie. I wierzyłem mu naprawdę, kiedy słuchałem tych codziennych konferencji prasowych, a dzisiaj czuję się oszukany i uważam, że oszukany czuje się i społeczeństwo, i państwo polskie. Sprawa Szumowskiego zakończy się komisją śledczą. Tak naprawdę decyzja, która jeszcze nie zapadła, to czy ta komisja śledcza będzie w tej kadencji, a taki wniosek złożymy, czy ta komisja śledcza będzie w przyszłej kadencji. Dla dobra państwa polskiego namawiam pana Kaczyńskiego, bo to on w tej sprawie decyduje, żeby komisja śledcza w sprawie Szumowskiego była powołana w tej kadencji. Kiedy taki wniosek bo to będzie? Będzie po prostu uczciwszym. Przepraszam? Kiedy taki wniosek będzie złożony?
No, myśmy ten wniosek już zapowiedzieli. Myślę, że w najbliższym czasie, myślę, że to jest kwestia tygodni, taki wniosek zostanie złożony. I sądzi pan, że w takiej komisji właśnie powinni zasiadać politycy? Nie ma pan takiego wrażenia już po wielu, wielu doświadczeniach z wcześniejszych kadencji parlamentu, że te komisje śledcze składające się z przedstawicieli poszczególnych ugrupowań partyjnych, no to tak naprawdę jest bardziej polityczny teatr niż ciało, które cokolwiek może wyjaśnić? Wie pan, to zależy od materii. Jeżeli u podstaw stworzenia komisji, powstania komisji śledczej była polityka, a nie realny problem, który istnieje, to znaczy jak państwo sobie poradziło w określonej sytuacji, to wtedy kończyło się to spektaklem politycznym. Jeżeli problem jest realny, a w sprawie Szumowskiego problem jest absolutnie realny, bo to są kwoty idące w setki milionów złotych, nie wiem, czy nie miliardy dzisiaj, gdybyśmy to wszystko razem zsumowali, to wtedy komisja śledcza i kontrola parlamentarna, przede wszystkim kontrola posłów opozycji, którzy jak widać bez komisji śledczej, te wszystkie kontrole, które my przeprowadzamy, za chwilę będziemy przeprowadzać kontrolę lotów pana prezydenta Dudy, ale kontrole dotyczące wyborów, kontrole dotyczące przeprowadzania wyborów sasinowych, kontrole dotyczące pana Szumowskiego. One ujawniły opinii publicznej naprawdę skalę patologii, jaką dla mnie jest na przykład to zaskoczeniem, że ta skala patologii może być tak ogromna. W związku z tym nie dyskredytowałbym kontrolnej roli parlamentu. My dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją taką, że rządzący, obóz władzy, pan Kaczyński, pan Morawiecki, robią wszystko, żeby parlament, posłowie nie mogli kontrolować rządzących. A parlament jest między innymi od tego, czy posłowie są przede wszystkim od tego, żeby właśnie kontrolować. Więc my będziemy wszystkich instrumentów kontroli używać, nawet jak czasami będziemy nieskuteczni, bo rządzący będą się bronić, na przykład utajniając dokumenty, to my będziemy kontrolować. To jest jedna z podstawowych funkcji parlamentu, szczególnie jeśli mamy do czynienia z taką władzą, która nie liczy się z niczym. Panie pośle, czy Koalicja Obywatelska, czy sztab Rafała Trzaskowskiego dali trochę się i pan też poniekąd, bo jest członkiem Koalicji Obywatelskiej, zapędzić w kozi róg Prawu i Sprawiedliwości? Mam na myśli znowu tę narrację dotyczącą niebezpieczeństwa, które na nasze dzieci ściąga środowisko LGBT. Znowu mamy spór światopoglądowy, wcześniej moim zdaniem nieprzypadkowy zupełnie, bo tutaj nie ma przypadków już na ostatniej prostej kampanii. Proszę zwrócić uwagę, że ja oczywiście staram się tego nie robić przez cały czas, czego dałam przed chwilą dowód, ale jednak no, siłą rzeczy musimy mówić o tym, jeżeli poseł Prawa i Sprawiedliwości powiedział w taki, a nie inny sposób o środowisku LGBT. Natomiast zastanawiam się, czy to nie jest tak, że znów Prawo i Sprawiedliwość no, troszkę odrabia straty, narzucając swoją narrację, no bo ostatnio trudno było oprzeć się wrażeniu, że tę narrację narzuca Rafał Trzaskowski i teraz powodując właśnie ten spór światopoglądowy, no znowu zabrało wam pole. No, ale siła, którą dysponuje dzisiaj ta władza, która w Polsce rządzi, media tak zwane publiczne, pieniądze, oni są w stanie odwrócić narrację i stworzyć problemu wydumanego, nieprawdziwego, problem realny. I rzeczywiście szanuję, doceniam to, co pani robi, ale nie da się o tym oczywiście do tego w jakiś sposób nie odnieść. Wydaje mi się, że Trzaskowski w tej sprawie zachowuje się w sposób odpowiedzialny. To znaczy on naprawdę uważa, że państwo jest od tego, żeby bronić słabszych. Mniejszości seksualne są również w Polsce słabsze i dramat polega na tym, że one są słabsze nie dlatego, że polskie społeczeństwo jest do nich źle nastawione, tylko że władza polska postanowiła, rząd polski, polski prezydent, co przynosi mu hańbę, postanowił użyć tej karty w wyborach. Wszyscy politycy, ja nie wiem, czym to się skończy, mówię o wyniku wyborczym, czy ta narracja będzie skuteczna, czy nie. Chciałbym oczywiście, żeby nie była skuteczna, ale nie mam najmniejszej wątpliwości, jakie będą dwie konsekwencje tej narracji, którą narzucono. Zwrócę pani uwagę, że wczorajsze wiadomości użyły już karty żydowskiej. Tak, o tym za chwilę, to nie uprzedzajmy wypadków, bo to jest kolejny wątek. Rafała Trzaskowskiego. Na pewno są dwie konsekwencje tego, co się stało. Znaczy hańba dla wszystkich, którzy tego użyli. I to nie chodzi tylko o tego posła Czarnka, bo on jest tylko elementem tej. To jest hańba dla pana Dudy i to jest hańba dla pana Kaczyńskiego, bo to oni podjęli decyzję, żeby zagrać tymi podłymi, obrzydliwymi kartami i to jest niestety duża też konsekwencja dla Polski. To znaczy o Polsce w tym kontekście będzie się mówiło źle. Nie dlatego, że polski rząd broni rodziny, bo wiemy, że nie o to chodzi, tylko że polski rząd użył najbardziej haniebnych kart, jakie można użyć w kampanii wyborczej przeciwko własnym
obywateli. No dobrze, panie pośle, ale z drugiej strony trudno oprzeć się wrażeniu, że zarówno kandydat Rafał Trzaskowski, jak i panowie i panie i ze sztabu i z Koalicji Obywatelskiej bardzo konsekwentnie unikają jednoznacznej odpowiedzi w sprawie związków partnerskich czy małżeństw jednopłciowych. Teraz nie, Prawo i Sprawiedliwość. Tak, tak. No Rafała Trzaskowskiego wczoraj, nie wiem, czy to zbieg okoliczności, czy nie, ale w ogóle nie było aktywności takiej, żeby móc mu zadać pytanie w tej sprawie. On nie zabrał tak naprawdę głosu w tej sprawie i Prawo i Sprawiedliwość teraz mówi, dobrze, to bardzo prosimy, żeby Rafał Trzaskowski wyszedł z otwartą przyłbicą i powiedział, czy jest za legalizacją związków, ja nie mówię o partnerskich, ale na przykład małżeństw homoseksualnych, czy nie. Rafał Trzaskowski, nie wiem czemu, proszę mi to wytłumaczyć, no unika takiego jednoznacznego stanowiska w tej sprawie. Nie, to nieprawda. Panie redaktorze, proszę się nie gniewać, ale to nieprawda. Rafał Trzaskowski. No to proszę mi przypomnieć takie słowa Rafała Trzaskowskiego, kiedy mówił o małżeństwach homoseksualnych. Jak tylko pani redaktor zakończy pytać, to od razu to... Bardzo proszę, już zakończyłam, stawiam kropkę. Trzaskowski w tej kampanii kilkukrotnie powiedział, że jako prezydent złoży projekt ustawy i będzie wspierał ustawę o związkach partnerskich. To jest zresztą również w programie koalicji. Będzie to również zapisane w programie kandydata Rafała Trzaskowskiego. Rzeczywiście wczoraj nie zabierał głosu, ale dlatego, że wczoraj, może zdradzę jakąś tajemnicę, myśmy cały dzień, Rafał Trzaskowski cały dzień wczoraj kończył pracę nad swoim całościowym programem, którego związki partnerskie są jednym z elementów. Wydaje mi się, że tu jego opinia w tej sprawie od lat jest znana, jest bardzo konsekwentna. Natomiast rzeczywiście staramy się nie ulegać, znaczy staramy się robić wszystko, żeby nie ulegać tej prowokacji, bo to jest ewidentna prowokacja. Mieliśmy kiedyś prowokację gliwicką, dzisiaj mamy prowokację chyba opolską, tak? Czy tak, to było w Opolu. Znaczy, słowa prezydenta Andrzeja Dudy padły w Opolu, tak. Prowokację opolską pana Dudy, coś, co jest niegodne poważnego polityka. To przyniesie hańbę Dudzie i mam nadzieję, że Duda przegra te wybory również z tego powodu. Bo to przynosi hańbę jemu. Panie pośle, hańbę ja wszystko rozumiem. Polsku, bo jest polskim prezydentem. Naprawdę bardzo uważnie pana słucham, ale zupełnie nie odpowiedział pan na moje pytanie, bo ja powiedziałam o tym, że Rafał Trzaskowski... Nie, zapytała o stanowisko Trzaskowskiego. Ja powiedziałem, że... W sprawie małżeństw homoseksualnych. No rozumiem, że odróżnia pan związek partnerski od małżeństwa osób jednopłciowych. Nie rozróżniam. No właśnie. Rafał Trzaskowski rozróżnia. Rafał Trzaskowski jest politykiem odpowiedzialnym. Rafał Trzaskowski zna polską konstytucję. Rafał Trzaskowski wie, że w czasach zamętu, a taki mamy dzisiaj czas, bo mamy dwie epidemie. Mamy poważną epidemię koronawirusa, epidemię choroby COVID i mamy epidemię rządów PiS-u, partii totalnej. W tych dwóch czasach, w tych czasach, kiedy te dwie epidemie nastały, pomysł zmiany, jakiejkolwiek zmiany konstytucji jest pomysłem nieodpowiedzialnym. Polska konstytucja wyraźnie definiuje, czym jest małżeństwo. Rafał Trzaskowski stoi na gruncie konstytucji, natomiast Rafał Trzaskowski jest zwolennikiem zalegalizowania w Polsce związków partnerskich, bo to są polscy obywatele, to okay, są ludzie, którzy mają prawo. Na razie tak dla związków partnerskich, nie dla małżeństw homoseksualnych i zamknijmy sprawę. To jest pani opinia, ja wyraziłem... To nie jest moja opinia, to jest wniosek, który płynie z tego, co pan mówi. Tylko chciałam się upewnić. Ja nie słyszałem, żeby Rafał Trzaskowski użył kiedykolwiek słowa na razie w tym kontekście. Ja nie słyszałem również mojej wypowiedzi słowa na razie, tylko pani powiedziała słowo na razie. Pan powiedział, że na razie nie możemy zmienić konstytucji, która wyraźnie określa, czym jest małżeństwo i że jest to związek kobiety i mężczyzny. Więc rozumiem, że jeżeli pan powiedział, że w czasach trudnych partii totalnej nie możemy zmieniać konstytucji, no to rozumiem, że jest to na razie, czy ostatecznie nie. No to właśnie chciałabym tę sprawę wyjaśnić. Koalicja Obywatelska jest partią, która z obrony konstytucji uczyniła swój sztandar nieprzypadkowo. Mhm. I to jest konsekwentne stanowisko Rafała Trzaskowskiego w tej sprawie. Ale jakie? Proszę jeszcze raz mi je wyłuszczyć. Może ja dzisiaj stępiona jakaś jestem intelektualnie, nie wiem. Jesteśmy zwolennikami... Związków partnerskich. A co z małżeństwami homoseksualnymi? Małżeństwo jest określone w polskiej konstytucji. Czyli nie. No bo konstytucja mówi, że małżeństwo to jest związek. Okej, dziękuję. To już mamy załatwioną sprawę, zamknijmy ją. Pan wspomniał wcześniej o tym, że telewizja rządowa wczoraj mówiła o wątku żydowskim także i sugerowała, że Rafał Trzaskowski jako prezydent pieniądze z 500+ będzie chciał przekazać na roszczenia żydowskie. Więc kilka słów na ten temat chciałabym, żeby pan powiedział. Czy rzeczywiście tak jest, że Rafał Trzaskowski będzie chciał polskim dzieciom zabrać po to, żeby oddać i zrekompensować Żydom zabrane przez wojnę i powojenne majątki? Ja uważam, że Rafał Trzaskowski powinien za wszystko, co powiedziano o nim, co powiedziano o jego mamie,
co powiedziano o jego działalności jako prezydencie Warszawy, powinien po prostu złożyć taki wielki pozew przeciwko telewizji publicznej. To jest, najpierw użyto karty mniejszości, użyto mniejszości seksualnych, dzisiaj używa się już karty żydowskiej w walce z Rafałem Trzaskowskim. To z jednej strony świadczy o tym, że mamy do czynienia rzeczywiście z kandydatem, przed którym drżą politycy PiSu i pan Kaczyński, bo tak naprawdę to pan Kaczyński o tym z panem Kurskim w zaciszu gabinetu na Nowogrodzkiej decydują. A użycie dzisiaj karty żydowskiej, szczególnie biorąc pod uwagę również korzenie pana prezydenta Dudy, ja myślę, że to nie była jego decyzja, choćby z powodu rodzinnych, to była decyzja Kurskiego i decyzja Kaczyńskiego, przynosi hańbę tym politykom. Ja nic więcej w tej sprawie nie mogę po prostu powiedzieć, bo każde dodatkowe słowo umniejszy rangę słów, które powiedziałem. Przynosi hańbę ludziom, którzy używają takich argumentów w dyskusji publicznej, no biorąc szczególnie pod uwagę skomplikowane losy Polski w ostatnim choćby stuleciu czy 200 latach i los obywateli polskich pochodzenia żydowskiego, który ich spotkał w ostatnim stuleciu. No dobrze, panie pośle, tylko to jest uderzanie w bardzo delikatne struny i bardzo często tego typu retoryka dotycząca właśnie takiego szczucia, nie boję się użyć tego słowa, czy na mniejszości seksualne, czy właśnie na mniejszość żydowską, przynosiła efekt. Nie obawia się pan, że to jednak spowoduje zdecydowanie większą mobilizację w elektoracie Prawa i Sprawiedliwości? To jest dla was kłopot, tak z ręką na sercu? Wie pani co, nie chcę mówić w kategoriach kłopotu, bo uważam, że to jest wielki problem dla Polski. Mhm. Dzisiaj ten rząd PiSu chwali się dobrymi relacjami ze Stanami Zjednoczonymi. Dzisiaj jest raport Departamentu Stanów Zjednoczonych, który mówi o zagrożeniu antysemickim rosnącym w Polsce. To nie jest problem Trzaskowskiego, to nie jest problem... Tak, ale mówimy o, wie pan, o gruncie kampanii, no doskonale pan wie, o co mi chodzi. Znaczy, no, do wyborów mamy 12 dni. Ja wiem, o co pani chodzi, ale też chcę jakby proporcje zachować dla spraw. Sprawa naszej kampanii nie jest, świat się nie kończy na kampanii. My będziemy musieli dzień po kampanii z wszystkim, co się w tej kampanii stało, żyć. To znaczy Polska, polski rząd odpowiadający za media publiczne z tym zostanie. Kampania się skończy, a oni z tym po prostu, oni i my zostaniemy. Demony obudzić bardzo łatwo, demony zamknąć w jakiejś butelce bardzo trudno. My dzisiaj jesteśmy w sytuacji, kiedy w Polsce rządzący, rząd polski, pan Kaczyński, pan Morawiecki z panem Kurskim postanowili zagrać kartą, która jest chyba najgorszą kartą, jaką można zagrać w kampanii. Ja nie wiem, co ja mogę pani powiedzieć. To znaczy, ja mogę tylko się pochylić z troską i z wielkim bólem, że to się po prostu stało. I mam nadzieję, że polskie społeczeństwo da odpór. Polskie społeczeństwo, nie Rafał Trzaskowski, nie Koalicja Obywatelska, tylko polskie społeczeństwo, że polskie społeczeństwo rozumie, jak to jest nieuczciwe, niesprawiedliwe i jak groźne, bo dzisiaj są jedni, a jutro są drudzy, a na końcu kończy się to jakimś absolutnym dramatem. Panie pośle, powiedział pan, że wczoraj Rafał Trzaskowski kończył pracę nad swoim programem. Może pan uchylić rąbka tajemnicy, co znajdzie się w nim właśnie i kiedy zostanie zaprezentowany? Między innymi związki partnerskie. No to już pan powiedział, co jeszcze? Ja nie czuję się upoważniony do tego, żeby uprzedzać Rafała Trzaskowskiego, ale na pewno będą tam bardzo podkreślenie silnej roli samorządu. Rafał Trzaskowski uważa, że Polska jest silna samorządem, tym, że mamy bardzo silne instytucje państwa polskiego, nie tylko tu w Warszawie, ale w każdej gminie, że one są silne kompetencyjnie, że są silne finansowo i to będzie bardzo ważne. Będzie taka wyraźna deklaracja dotycząca ograniczenia możliwości nakładania nowych podatków. Nie jakaś radykalna, że żadnych nie będzie, ale że wyraźnie by określona to, że jest pewien próg, poza który wychodzić nie można. Będzie bardzo mocno podkreślona kwestia podniesienia jakości edukacji i statusu nauczyciela. To znaczy, status nauczyciela kiedyś to było coś, co budziło dumę, taki szacunek społeczny. Przez doprowadzenie do pauperyzacji tego zawodu, ten zawód podupadł i w związku z tym cała edukacja znalazła się w gigantycznym kryzysie. Rafał Trzaskowski chciałby zwrócić uwagę na dwie rzeczy, że rząd myśli o firmach, chociaż bardzo wybiórczo w czasach epidemii, ale dwie najbardziej wrażliwe sfery,
sfera zdrowia i sfera edukacji. Sfera edukacji dlatego, że ona dba o nasze dzieci w trakcie pandemii. Musi robić to w sposób zdalny. A sfera zdrowia, tego uzasadniać nie trzeba. Przecież na ochronę zdrowia nałożono ogromne zadania dodatkowe. Nie zdejmując z nich innych, bo przecież służba zdrowia musi dbać o wszystko tak, jak dbała wcześniej, a jeszcze musi walczyć z koronawirusem. Nie nałożono żadnych dodatkowych pieniędzy. Żadnych pieniędzy nie dostała dodatkowych. Ani służba zdrowia, ani edukacja. To są również rzeczy, o których chcę mówić, będzie mówił Rafał Trzaskowski, jak wyjść z tego kryzysu, jak wzmocnić służbę zdrowia, jak wzmocnić edukację. To kilka rzeczy, o których mogę wspomnieć. Kiedy prezentacja tego programu? To też decyzja należy do Rafała Trzaskowskiego, ale na pewno ja nie wiem, czy on będzie chciał prezentować poszczególne bloki, czy całościowe. Już na koniec, bo wiem, że muszę pana puszczać, niestety niechętnie, ale muszę, tak się umówiliśmy, więc tylko jeszcze jedno pytanie króciutkie. Czy Rafał Trzaskowski przyjmie zaproszenie od telewizji rządowej, jeżeli będzie organizowana debata prezydencka? Ta debata, z tego co wiem, jest w środę. A odpowiedzi na pytanie, czy się pojawi w środę, szczerze mówiąc, ja na to pytanie odpowiedzi nie znam. A pana znam. Zdanie powinien, czy nie? Wie pani, jeśli patrzę na to, jak wyglądają wiadomości codziennie, to budzi to moją odrazę i niechęć. Ale to są wyborcy, to są ludzie, do których Rafał Trzaskowski będzie miał pewnie pierwszy raz i pewnie ostatni raz w tej kampanii możliwość dotarcia osobistego. I to nakazywałoby potraktowania tych wyborców poważnie i pojawienia się tam. Ale to będzie decyzja Rafała Trzaskowskiego i myślę, że zapadnie po jutrzejszym wydaniu. Jutrzejszym, dobrze mówię. Nie, po dzisiejszym wydaniu Wiadomości. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Sławomir Nitras, poseł Koalicji Obywatelskiej, sztab Rafała Trzaskowskiego poniekąd również. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego, dobrze. Dużo zdrowia i proszę się nie denerwować. Miłego dnia. Dzięki, do zobaczenia. Pozdrawiamy. To był Sławomir Nitras i Ekspres Biedrzycki. Teraz już spotkanie, nie zapomnieliśmy ani o Janku, ani Janek o państwu, tylko kwestie, no właśnie, kampanii wyborczej, pewnych obowiązków naszych gości powodują, że czasami musimy przestawić kolejność naszego programu, ale Jan Złotorowicz, zerkam, jest, czeka na państwa w naszej redakcji przy ulicy Jubilerskiej. Dzień dobry Janku, Jan Złotorowicz, raz jeszcze przedstawiam, wicenaczelny Superekspresu. Znowu strasznie dużo tematów mi dzisiaj wypisałeś, bo my zawsze mamy bardzo ciekawe wydania, więc zaczynamy bez zbędnej zwłoki. Tajny plan PiS. Co tak, się pod tym kryje? Tak, nasz dziennikarz rozmawiał z kilkoma politykami Prawa i Sprawiedliwości. Opowiadali mu o dosyć w sumie przerażającym planie na to, jak PiS mógłby zatrzymać Rafała Trzaskowskiego, gdyby się okazało, że on jednak przyszedł do zwycięstwa w wyborach. Bo tu jeden z naszych rozmówców mówi, że podobno są sondaże, są ponoć badania sondażowe, które wcale nie dają zwycięstwa w drugiej turze Dudzie, ale Trzaskowskiemu. No PiS ze zrozumiałych względów no boi się bardzo, że władzę straci, jak każda władza boi się utraty tejże władzy. No i podobno wcale Jarosław Kaczyński nie wyklucza, że w razie gdyby sondaże wskazywały na zwycięstwo Rafała Trzaskowskiego, wtedy mógłby się zacząć poważnie zastanawiać nad jednak wprowadzeniem tego stanu wyjątkowego, do czego pretekstem mogłaby być chociażby, jak mówili nam politycy Prawa i Sprawiedliwości, sytuacja epidemiologiczna na Śląsku, która wcale dobra nie jest. I chociaż jest to dziwne, no bo słyszeliśmy od wielu przedstawicieli rządu, że tam się poprawia, że już lada dzień zobaczymy, że jest na Śląsku wszystko w porządku, a tymczasem Śląsk może zaraz stać się powodem do przesuwania wyborów. Bardzo ciekawe, choć ja szczerze mówiąc byłam zwolennikiem tego, że właśnie Prawo i Sprawiedliwość prawdopodobnie na taki ruch się zdecyduje już od dawna, ale mówisz o tym, że Prawo i Sprawiedliwość boi się utraty władzy, a tymczasem dysponujemy sondażem, który świadczy tak o tym, że Prawo i Sprawiedliwości rośnie poparcie. Rośnie poparcie i to tak naprawdę wzrosło w wyraźny sposób w naszych sondażach, które zamawiamy. Wzrosło ono tylko i wyłącznie dla Prawa i Sprawiedliwości. Teraz to jest 42,22%. W maju to było 39,85, czyli taki wyraźny wzrost, bo już Koalicja Obywatelska odnotowała tylko 0,5% wzrostu. I teraz cieszy się poparciem 26,5%. No i trzecia Lewica 11,3%, Konfederacja 9,7%, PSL 8,85%. To ekspert, z którym rozmawiamy, zwraca uwagę, że tu koncentrujemy się, ponieważ kampania koncentruje się już teraz na dwóch głównych kandydatach, chociaż to dopiero pierwsza tura, a tym bardziej w drugiej turze to będzie już tylko tak naprawdę dwa liczące się nazwiska. To też są to dwa nazwiska reprezentujące te dwie główne partie polityczne, dwa główne obozy i też wyborcy
wyborcy w sondażach głównie na tym się koncentrują i to budzi teraz największe emocje. Czy jest ktoś za PiS-em, czy za Platformą? No znowu wracamy do tego starego, Tak. Już jest niesamowite, ale problem, że to już jest stary właśnie, podział, a tak, pamiętam czasy, kiedy był nowy. Pamiętam, jak to było. A jeszcze, ja jeszcze pamiętam czasy po PiS-u. Nie wiem, czy Państwo pamiętają. Tak. Jak startowali razem w koalicji w wyborach, tak, tak. Jak mieli Jan razem Maria Rokita, książka można była na ten temat napisać, to prawda. Ale wracając do tego sondażu, problem obu kandydatów polega na tym, że zarówno poparcie dla samej partii PiS, jak i dla Koalicji Obywatelskiej, a nie jednemu, ani drugiemu nie wystarczy. Nie wystarczy, oczywiście. No właśnie. No, ale wiemy, że to się nie do końca pokrywa. Poza tym też wielu wyborców, którzy w pierwszej turze poprą zupełnie innych kandydatów, to też nie jest tak, że ci inni kandydaci nie zdobędą zupełnie żadnych głosów. No potem te głosy się jednak będą dzielić. No nie jest wcale tajemnicą, że aż trzech różnych kandydatów w tych wyborach tak naprawdę próbuje zmobilizować ten sam elektorat, do którego uderza Rafał Trzaskowski. No chociażby to, co obserwujemy od kilku dni, ta batalia o LGBT, no pokazuje wyraźnie, że Koalicja Obywatelska liczy też na głosy środowisk lewicowych, więc liczy też na głosy choćby Roberta Biedronia. Ich nie będzie zbyt wiele, ale zawsze to coś. No w przypadku wyrównanego poparcia, a wiele sondaży wskazuje na to, że jeżeli dojdzie do drugiej tury między Andrzejem Dudą a Rafałem Trzaskowskim, to będzie bardzo wyrównana walka. Ja już nie pierwszy raz to tutaj powiem. To będzie walka na to, kto jest w stanie lepiej zmobilizować swoich wyborców. Dokładnie, bo ci tak. Wyborcy są, trzeba ich tylko przekonać, żeby wyszli z domu. No pytanie, kto wzbudzi większe emocje. No i pytanie, czy rzeczywiście to będą, czy my będziemy znowu oglądali ten żenujący spektakl pod tytułem Polska tęczowa kontra Polska biało-czerwona, czy też może wreszcie posłuchamy rozmowy o tym, co nas wyborców rzeczywiście interesuje. No, myślę, że zdrowia, z perspektywy obecnie rządzącego prezydenta ta pierwsza opcja jest zdecydowanie bardziej wygodna. Nie musi się z niczego tłumaczyć, prawda? Dobrze, Janek, zostawiamy politykę, bo jeszcze dwie bardzo ważne medyczne rzeczy przed nami ze świata służby zdrowia. Czy rzeczywiście jest przełóż kartkę? Czy rzeczywiście jest tak, chociaż ja się tutaj uśmiecham, a to raczej powodów do uśmiechu nie ma. Nie ma. Czy rzeczywiście jest tak, że może zabraknąć leków? No tak już przypominam, że już w zeszłym roku mieliśmy dramat lekowy i problemy chociażby z lekami na cukrzycę. Myśmy o tym dużo bardzo w Super Ekspresie pisali. No, dla naszych czytelników to jest bardzo poważny problem, jeżeli leków zaczyna brakować w aptekach. Dlatego pilnujemy sprawy bardzo. No i między innymi nasi dziennikarze dokopali się do zmian w prawie farmaceutycznym, które wchodzą w życie od 1 lipca i jak tu ostrzegają przedstawiciele firm farmaceutycznych, branży aptekarskiej, te zmiany mogą utrudnić jakby cały proces dostarczania pewnych leków do aptek. O co chodzi? No, tłumaczy nam to bardzo dokładnie Maciej Miłkowski z Ministerstwa Zdrowia, który jakby uspokaja, że wszystko jest w porządku. To tak naprawdę chodzi o uporządkowanie pewnej sytuacji. Jeżeli jakaś firma farmaceutyczna nie działa formalnie w Polsce, nie ma w Polsce możliwości działania, udziela pełnomocnictwa pewnej hurtowni i to ona jakby rozprowadza te leki po aptekach. Ale zdarza się też, że ta hurtownia zleca to jakby na zasadzie podwykonawstwa jeszcze innej hurtowni. I to powoduje gigantyczny bałagan i też jest potem problem z ustaleniem, kto jest de facto, jaki podmiot jest odpowiedzialny. Państwo znają dobrze z reklam to hasło, jaki podmiot jest odpowiedzialny za dany lek i po prostu rząd chce to uporządkować. I że uspokajają, że to dotyczy tak naprawdę dystrybutorów około 10% leków. No ale firmy farmaceutyczne i branża aptekarska mówią, no tak, to nie jest tylko 10%, ale to jest aż 10%. To jest 1/10, to wcale nie jest mało. I tak, no i jak zwykle, no jak będzie czas, pokażę. My jakby przed problemem ostrzegamy, w lipcu może być problem. Mm-hmm. Jeżeli ten problem się pojawi, będziemy oczywiście tego bardzo, bardzo usilnie pilnować. No i jeszcze na sam koniec, wisienka na torcie, czyli tak. Czas wolny bez maseczki, tak. Poradnik. Co tak. My radzimy dziś? To co obiecywałem wczoraj, tak no dzisiaj jest. Radzimy tak naprawdę wszystko. Ja tego już nie będę wszystkiego tu opowiadał, to już wczoraj skromniacha. Była kwestia, wczoraj była kwestia tego, jak powinniśmy się zachować podczas weseli, pogrzebów, komunii i tak dalej. Natomiast dzisiaj opowiadam, jak wygląda czas wolny, relaks, czy nawet zwykłe jeżdżenie do pracy. Nawet mamy tu do wycięcia, do zachowania wygodną karteczkę, żeby sobie utrwalić, gdzie trzeba zachować 2 metry odległości, gdzie trzeba mieć maseczkę na twarzy, gdzie jej nie trzeba. Kto jest zwolniony od tego obowiązku. Czy jak pójdę na spacer do parku, to czy muszę mieć tą maseczkę, czy nie muszę. Tak jak mówiłem wczoraj, no tych przepisów jest po prostu gąszcz. Myśmy się jakoś przez to przekopali. Wszystko, żeśmy to dokładnie dziś w Super Ekspresie opisali. Dlatego zachęcam do kupienia i przyswojenia, a też żeby sobie zachować ten poradnik, właśnie. Bo on jest bardzo praktyczny. Wyciąć nawet można do portfela tak, schować. Można nawet wyciąć do portfela schować, jeśli ktoś jest zapominalski. Ja na przykład jestem bardzo zapominalski. Wolę mieć zawsze pod ręką przypomnienie, co, jak, gdzie, kiedy. Jan Złotorowicz, zastępca redaktora naczelnego dziennika Super Ekspres. Janku, bardzo dziękuję. Tak. No widzimy jutro się nie jutro, zapomnę się pojawić na pewno. Oby. Cieszę się. Trzymam kciuki. Bardzo do pozdrów zobaczenia. Wszystkich w redakcji. Dziękujemy i do zobaczenia.
Tak jak Państwo słyszeli, o czym Janek mówił przed chwilą, dziś piszemy między innymi o tym, że Prawo i Sprawiedliwość bardzo poważnie rozważa możliwość wprowadzenia stanu wyjątkowego po to, żeby powiedzieć stop Rafałowi Trzaskowskiemu i nie dopuścić jednak do wyborów 28 czerwca. Na ile to jest realny scenariusz? Na razie można tylko domniemywać, ale pytanie pojawia się, czy byłoby to uzasadnione medycznie? Jakich argumentów mogłaby użyć władza, minister zdrowia Łukasz Szumowski, żeby przekonać państwa, że wprowadzenie stanu wyjątkowego jest konieczne w momencie, kiedy no dosłownie kilkanaście dni temu poluzowano obostrzenia i uwolniono, odmrożono gospodarkę. Co będzie ważniejsze, interes polityczny czy interes nas wszystkich, nasze kieszenie, nasze firmy, nasze życie i to, czy będziemy w stanie zarobić na chleb? Jak wygląda sytuacja obecnie, jeżeli chodzi o epidemię koronawirusa? W tej chwili już na ten temat porozmawiamy z panem profesorem Robertem Fisiakiem, lekarzem, rzecz jasna, prezesem Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Dzień dobry, panie profesorze, kłaniam się panu nisko, jak zwykle. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie profesorze, czy rzeczywiście pana zdaniem sytuacja zmierza ku temu, żeby polska władza mogła wprowadzić stan wyjątkowy? Nie będę o tym mówił, bo to są wymagacje. Ale ja mówię z punktu widzenia medycznego. Ja absolutnie nie zachęcam pana do tutaj komentarzy politycznych. Z punktu widzenia medycznego sytuacja jest w zasadzie taka sama od ilu? Prawie 3 miesięcy. No 2,5 miesięcy. Więc tak samo można by było takie działania podjąć w kwietniu, w maju, jak i w czerwcu. Oczywiście to jest decyzja oparta powinna być oczywiście o sytuację epidemiologiczną, czy zagrożenie jest faktycznie tak duże, że trzeba tak radykalne działania. Ja nie sądzę, żeby to było konieczne w tej chwili. Raczej konieczne jest zrobienie tego, co od początku powinno być zrobione, czyli intensywne testowanie, które oczywiście skutkowałoby wzrostem liczby zakażeń odnotowanych, z tym, że te zakażenia byłyby przede wszystkim bezobjawowe. No, konieczne by było w takim razie uaktywnienie bardzo służb sanitarno-epidemiologicznych, czyli sanepidów, które musiałyby nadzór mieć nad tymi pacjentami. To był prawdopodobnie jeden z powodów, ta niewydolność służb sanitarno-epidemiologicznych, bo oni mają ograniczone możliwości, obok oczywiście oszczędności na testach, dlaczego nie podjęto masowego testowania od początku, tak jak zrobiły to inne kraje europejskie, no i azjatyckie. W tej chwili to sprawia wrażenie, tak jakbyśmy eksperymentowali troszkę z modelem szwedzkim, dając pełną swobodę społeczeństwu w wyborze stosowania lub niestosowania masek, czy też innych restrykcji z dopuszczeniem otwarciem szkół, przedszkoli, otwarciem restauracji, kin, teatrów. Czyli pana zdaniem to wszystko był błąd? Wie pani, to możemy powiedzieć dopiero w tej chwili. Na pewno na początku trzeba było postępować tak jak inni, czyli masowo testować. To już w tej chwili widać, że bez tego nie osiągniemy ograniczenia izolacji, identyfikacji, a potem izolacji osób zakażonych, a więc de facto identyfikacji ognisk zakażenia. W tej chwili mamy małe zakażenia, poza oczywiście tymi dużymi, na Śląsku i w Łodzi ogniskami mamy szereg małych ognisk, które wynikają na przykład z kontaktów podczas wesel, podczas pogrzebów już się zaczynają, w miejscach pracy. Po rozluzowaniu nagle dowiadujemy się, że niektóre firmy zorganizowały imprezy integracyjne. Brawo na uczczenie, prawda, powrotu do pracy. Efekt tego mamy w postaci ognisk zachorowań w tych zakładach pracy. Panie profesorze, pan powiedział na samym początku naszej rozmowy, że sytuacja w Polsce, jeżeli chodzi o epidemię koronawirusa, nie zmienia się od niemal 3 miesięcy. Czy rzeczywiście tak jest? Bo no, my mamy coraz większą liczbę tych odnotowanych zachorowań, zakażeń, ale rozumiem, że to jest kwestia wyłącznie zwiększonej liczby wykonywanych testów, a nie pogorszania się sytuacji, jeżeli chodzi o zachorowania, tak? Bo tutaj mam wrażenie, że ludzie, obywatele, odbiorcy tych wszystkich informacji zaczynają mieć pewien przesyt informacji i trudno jest im tak naprawdę ułożyć sobie w głowie, co się dzieje. No tak, bo z mediów płynie informacja, że to na Śląsku są te zakażenia. Natomiast my lekarze i również stacje sanitarno-epidemiologiczne widzą, że są te liczne małe ogniska i
Wszystko dobrze, dopóki są to małe ogniska. Natomiast w każdej chwili z takiego małego może wybuchnąć duże ognisko. Wystarczy, że taka osoba znajdzie się w dużym skupisku ludzkim. Mm-hmm. Sądzi pan, że sytuacja na Śląsku w najbliższym czasie zostanie opanowana? Też oczywiście pytam w kontekście wyborów, bo wielu mówi, że być może to będzie teren, który zostanie odcięty od możliwości na przykład normalnego, stacjonarnego głosowania. Czy pana zdaniem zorganizowanie wyborów na Śląsku w sposób tradycyjny jest bezpieczne, czy absolutnie nie wchodzi w rachubę w tej chwili? Ja myślę, że na Śląsku akurat w tej chwili sytuacja jest najbardziej opanowana. A jeżeli można mówić o opanowaniu sytuacji, na pewno kontrola jest lepsza niż w jakimkolwiek innym regionie, bo tam robi się dużo testów, identyfikuje się szybko ogniska zakażeń i kontroluje się kontakty. Tam przesunięto również pracowników sanitarno-epidemiologicznych, którzy prowadzą dochodzenia epidemiologiczne. Nie wiem, czy nadal, ale w pewnym momencie tak było przecież. No i tam się robi przede wszystkim bardzo dużo testów. Gdyby ten scenariusz powtórzono w innych regionach, no oczywiście mielibyśmy gwałtowny wzrost liczby zakażeń, ale nie wiązałoby się to wcale ze zwiększoną liczbą tych osób, które wymagają hospitalizacji. Tak jak to widać na Śląsku, zgodnie z tym, co informacjami, jakie mam od kolegów, wcale nie nastąpił drastyczny wzrost. Bo jeżeli izolujemy i identyfikujemy zakażenia u ludzi młodych, zdrowych z założenia, no to oni mają łagodny przebieg albo wręcz w większości przypadków mają przebieg bezobjawowy. Panie profesorze, czy pan jest zwolennikiem powrotu do tych wcześniejszych restrykcji, tego lockdownu, obowiązku noszenia maseczek w każdym miejscu publicznym, czy nie? Ja nigdy nie byłem zwolennikiem tego. Uważałem, że należy stworzyć klarowne, jasne, ograniczone do ściśle wyznaczonych miejsc zalecenia stosowania maseczek. Pamiętajmy, że te maseczki, które są stosowane przez 99% osób je noszących, to są maseczki chirurgiczne, które de facto chronią otoczenie przed nami. Czyli noszenie maseczki jest wyrazem szacunku dla tych, którzy są wokół nas. Tak jak powiedziałem, nie byłem zwolennikiem noszenia wszędzie, bo tego nie da się na długą metę pociągnąć i mamy tego dowód. Natomiast w skupiskach, w miejscach zgromadzeń, tam gdzie to ryzyko przeniesienia ze względu na wymuszony krótki dystans jest spore, tam te maseczki były zalecane, powinny być stosowane i nadal powinny być. Tylko to, co Państwo mówiliście przed chwilą, to ta złożoność procedur, ta złożoność wskazań, gdzie teraz maseczki są zalecane, powoduje, że większość osób czuje się zagubionych albo czuje się wręcz zwolnionych z konieczności ich noszenia. Czyli błąd rozumiem... A lockdown, jeżeli chodzi o gospodarczy lockdown, ja myślę, że lepszym rozwiązaniem byłoby masowe testowanie w miejscach zatrudnienia dużej ilości osób pracujących w niewielkiej odległości od siebie. Przyjęcie takiego założenia przyniosłoby podobny efekt, a nie powodowałoby strat ekonomicznych. Panie profesorze, czy my z tej epidemii wychodzimy obronną ręką, bo cały czas próbuje nam to tłumaczyć rząd, że partia rządząca świetnie sobie poradzili, jeżeli chodzi o epidemię koronawirusa, że w odpowiednim momencie wprowadzili te wszystkie bardzo daleko idące restrykcje i ograniczenia, że dzięki ministrowi zdrowia i jego działaniom tak naprawdę Polska poradziła sobie fenomenalnie z tą całą sytuacją. Tymczasem inni twierdzą, że na tle innych państw europejskich, które właściwie już mają tę epidemię niemal wygaszoną, no my w dalszym ciągu mamy kilkaset nowych zakażeń dziennie. No więc jak to jest, panie profesorze, pana zdaniem? Gdzie leży prawda? No więc być może będzie można to powiedzieć, być może za jakiś czas, gdy ta epidemia się skończy. Na tą chwilę w Polsce nie widać śladów redukcji liczby zakażeń. Cały czas mamy stałą liczbę zakażeń. Może w perspektywie okazać się to najlepszym rozwiązaniem, aczkolwiek wątpię. Na pewno ci, którzy uzyskali, te kraje, które uzyskały gwałtowny, bardzo szybki spadek liczby zakażeń, tak jak Niemcy czy nawet Francja, mogą powiedzieć, że
udało im się to na tym etapie. Mhm. Przy czym przykład Chin, no właśnie, też chciałam i tego, co się właśnie w ostatnich dniach zdarzyło, świadczy o tym, że nie można jeszcze odtrąbić sukcesu, bo nawet przy tak drastycznych, radykalnych działaniach, jakie podjęły władze chińskie, jak widać, nie udało się opanować epidemii do końca. Po prostu musimy się przyzwyczaić do tego, z tą myślą pogodzić, że z tym zakażeniem, z tym wirusem my będziemy żyć. Mhm. I to jest kwestia doczekania do momentu, gdy będzie szczepionka, o ile ona będzie. Jeżeli jej nie będzie, no to musimy liczyć na to, że społeczeństwo stopniowo uodporni się. Dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia do spraw sytuacji nadzwyczajnych, dr Mike Ryan, powiedział, że to, co dzieje się w Chinach, stanowi bardzo poważny problem. On straszy na zapas, czy rzeczywiście tych kilkaset przypadków nowych w Chinach spowodowanych prawdopodobnie, to jest też bardzo ciekawa informacja, importem łososi lub niewłaściwym ich pakowaniem, bo takie są informacje z WHO płynące, to jest no właśnie taka narracja Światowej Organizacji Zdrowia po to, żebyśmy nadal byli bardzo uczuleni, czy faktycznie tych kilkaset nowych przypadków w Chinach świadczy o tym, że no czeka nas kolejny bardzo poważny problem i nowa fala zachorowań? No, to jest fakt po prostu. Oznacza to, że pomimo, że jest to kraj o bardzo śmiałych i zdecydowanych ruchach, no oczywiście pomijając ten moment na samym początku, pomimo tego nie udało się tam wyeradykować zakażenia. To znaczy, że zawsze zostaje jakieś źródło zakażenia, które może rozsiewać i powodować powstawanie nowych ognisk. Także to nie jest straszenie na zapas, to jest nawiązanie, w zasadzie mogę nawiązać do tego, co przed chwilą powiedziałem. Z tym wirusem będziemy żyli przez przynajmniej rok, półtora jeszcze, a jeżeli nie będzie szczepionki, no to przez kilka kolejnych lat. Stopniowo w takiej sytuacji, nawet jak nie będzie szczepionki, zagrożenie tymi nawrotami epidemii będzie malało ze względu na naturalną, nabywaną odporność przez społeczeństwo. No właśnie, tę naturalną, nabywaną odporność chciałam zapytać panu. Na pewno moje pytanie wyda się idiotyczne, z góry przepraszam, ale ja się kompletnie na tym nie znam, więc zastanawiam się, czy można się uodpornić na ten wirus, nie przechodząc go wcześniej, znaczy nie będąc zakażonym? To nie jest głupie pytanie, to jest pytanie, które stawiam sobie też prawie codziennie. Dlaczego na przykład w jednej rodzinie jest jedna osoba, która zakaża się od tego pierwotnego źródła, a pozostałe dwie nie zakażają się, chociaż były w bliskich relacjach. Musimy pamiętać, że w immunologii jest coś takiego, bardzo podstawowe pojęcie, jak odporność krzyżowa, którą się nabywa na przykład poprzez kontakt z innymi pokrewnymi wirusami. Naokoło nas przez całe lata, przez dziesięciolecia krążyły koronawirusy. My mieliśmy z nimi kontakt. My nawet chorowaliśmy z powodu zakażenia nimi, tylko że te zakażenia przebiegały łagodnie, znacznie łagodniej niż zwykła grypa. W związku z tym nie można wykluczyć, że ta krzyżowa odporność udzieliła się tym osobom, które miały kontakt z tymi wirusami. Panie profesorze, to też pytanie od widzów. Czy są jakieś badania, które możemy sobie zrobić, które powiedziałyby nam, że a, przeszliśmy koronawirusa, lub b, mamy w organizmie no właśnie te przeciwciała, czy taką odporność, która pozwoli nam na poczucie się bezpiecznie, że nie zachorujemy. Można zrobić jakieś takie badania, czy tego jeszcze na rynku w ogóle nie ma? Teoretycznie można zrobić, takie badania są, ale odradzam badania w kierunku przeciwciał, ponieważ wykrycie przeciwciał od razu stawia taką osobę jako potencjalnie podejrzaną o zakażenie. Chociaż to niekoniecznie musi być prawda i w zdecydowanej większości przypadków nie jest prawdą. Mhm. Przykładem była sytuacja w Łodzi, gdzie wszystkie przedszkolanki przed rozpoczęciem zajęć w przedszkolach przetestowano w kierunku przeciwciał. Ponad 400 z nich miało przeciwciała, a potem okazało się, że żadna z nich nie była zakażona. Na dodatek nie mamy gwarancji, że jeżeli te przeciwciała zostaną nawet wykryte, że one są tymi właściwymi ochronnymi. Te metody nie są jeszcze do końca
pewne, nie są na tyle wiarygodne, żeby opierać się na nich w 100%. Zresztą stanowisko swoje wyrazili w tej sprawie konsultanci krajowi i kilku specjalności, łącznie ze mną jako prezesem towarzystwa i jednoznacznie powiedzieliśmy, że badania przeciwciał nie powinny być na tym etapie epidemii wykorzystywane dla innych celów niż naukowe. A te, które mówią o tym, że przeszliśmy koronawirus lub też nie? To są właśnie badania przeciwciał. Aha, to są ale tak jak mówię, to ma sens w zakresie badań naukowych. Rozumiem. Natomiast nie polecam tego dla indywidualnej oceny. Panie profesorze, jeszcze tak na koniec chciałam pana spytać o respiratory, bo przetoczyła się przez ostatnich kilkadziesiąt godzin przez Polskę dyskusja dotycząca tego, jak Ministerstwo Zdrowia poradziło sobie lub też sobie nie poradziło z przetargiem w sprawie respiratorów. Ich miało być ponad 1000, na razie jest 50. Podobno są, lecz nie wiadomo gdzie. No, sytuacja dość trudna, a jak z perspektywy pana, medyka, profesora, praktykującego lekarza, wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o dostępność respiratorów w Polsce i czy one rzeczywiście w tej chwili są nam niezbędne, czy będą niezbędne dopiero na przykład jesienią i w tej chwili nie ma co robić afery, że jest ich 50, a nie 1000, tak jak być miało? Na pewno nie jest to afera z punktu widzenia medycznego, bo w tej chwili nie ma potrzeby, abyśmy mieli jakieś szczególne zapasy respiratorów, ale nigdy nie wiadomo, co się zdarzy jesienią. Mhm. Poza tym pamiętajmy, że SARS-CoV-2 to jest jeden wirus. Kto wie, jak będzie wyglądał SARS-CoV-3? Nie wiemy, czy inne epidemie nie pojawią się, inne zakażenia, inne patogeny. Także przygotowanie służby zdrowia na dłuższy dystans jest potrzebne, ale to nie jest kwestia tylko respiratorów, to jest kwestia restrukturyzacji całej opieki zdrowotnej i jej niedofinansowania w Polsce, bo trudno mówić o finansowaniu. Tak więc to z punktu widzenia medycznego aktualnie nie jest problem. Szczęśliwie pacjenci w Polsce mają łagodny przebieg, większy odsetek ma łagodny przebieg niż na przykład we Włoszech. Jest to zaskakujące, dziwne. Za tym się kryją na pewno mechanizmy, mogą się kryć zarówno mechanizmy genetyczne, jak i te, o których mówiłem, związane chociażby z odpornością krzyżową, która może gwarantować na przykład łagodniejszy przebieg. Nie całkowitą ochronę, a łagodniejszy przebieg. I dzięki temu ta śmiertelność w Polsce jest stosunkowo niska i jest niższy też odsetek osób wymagających podłączenia do respiratora. Panie profesorze, tylko czyli co? Spokój nas może uratować i bezpieczeństwo i zachowanie ostrożności, podsumowując. No i zachowanie rozsądku. Pomimo, że zdjęto obostrzenia, pamiętajmy, że wirus jest koło nas i nie tylko ten wirus, są też inne wirusy. Myślę, że wiele nawyków, których nabyliśmy w trakcie tej epidemii, jak chociażby mycie, dezynfekcja rąk częstsze, przyda nam się na zawsze. Właśnie, niektórzy tak się śmieją trochę, że przynajmniej jedynym plusem koronawirusa jest to, że Polacy wreszcie nauczyli się myć. I to jest dobra informacja. Panie profesorze, ogromnie dziękuję za to spotkanie, za te wszystkie informacje. Profesor Robert Flisiak, prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Pozdrawiam pana serdecznie. Dziękuję wszystkiego bardzo. Dobrego. Dziękujemy bardzo. Gwarantuję państwu też przestrzeganie i absolutne pilnowanie ochrony konstytucyjnych praw rodziny i konstytucyjnego porządku dotyczącego tych kwestii, który panuje w tej chwili w naszym kraju. Tak, na mocy tej konstytucji, która obecnie obowiązuje, gdzie jest powiedziane, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny, gdzie pod szczególną ochroną ze strony państwa znajduje się małżeństwo, rodzina, rodzicielstwo i macierzyństwo. Jest to jasno i wyraźnie powiedziane. Gdzie zgodnie z artykułem 48 rodzice mają prawo wychowywać dzieci zgodnie ze swoimi własnymi przekonaniami, czyli swoim własnym światopoglądem. Mają do tego prawo, a w związku z tym mają też prawo do tego, aby żądać ochrony dzieci przed nieuprawnionymi wpływami, aby kształtować ich świadomość właśnie odmiennie od tego, jak życzą sobie rodzice. Jest to sprawa dla mnie jednoznaczna i wskazana także w artykule 72, że każdy może żądać, aby instytucje publiczne chroniły dzieci choćby przed demoralizacją. A więc w związku z tym
Zapewniam państwa, że dopóki jestem prezydentem Rzeczypospolitej, to będzie dla mnie kwestia absolutnie na pierwszym miejscu. Jedna z najważniejszych w ogóle spraw państwowych to jest właśnie ochrona rodziny jako fundamentalnej wspólnoty naszego społeczeństwa. Kampania wyborcza tak naprawdę na ostatniej prostej. Jak państwo widzą, wszyscy kandydaci dwoją się i troją, żeby zawalczyć o państwa głosy i w cieniu, nie wiem czy to dobrze czy źle, raczej źle, w kampanii wyborczej tej prezydenckiej rzecz jasna pozostały zmiany w wymiarze sprawiedliwości, które konsekwentnie przeprowadza minister Zbigniew Ziobro. Takim symbolem, chyba nie boję się użyć tego słowa, walki o wymiar sprawiedliwości stał się sędzia Igor Tuleja, który jest dziś naszym gościem. Bardzo się z tego cieszę. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Ostatnio odbyła się w ubiegłym tygodniu rozprawa przed Izbą Dyscyplinarną Sądu Najwyższego w sprawie uchylenia pana immunitetu w związku z wydarzeniami z 16 grudnia 2016 roku. To wszystko wiemy, nie będziemy przypominać, bo historia długa. Pan powiedział, że czuje się jak bohater procesu Franza Kafki. Czy rzeczywiście nadal czuje się pan jak Józef K., czy już te kilka dni sprawiło, że trochę emocje opadły i inaczej pan tę całą sytuację ocenia? Swojego zdania nie zmieniam, ponieważ już abstrahując od absurdalności zarzutu prokuratury, które w ogóle nie jest oparte na faktach, na prawie, no to sąd, do którego skierowano ten wniosek o uchylenie immunitetu, trudno uznać za sąd. Osoba, która rozstrzygała moją sprawę, również można mieć wątpliwości, czy to jest niezawisły sędzia, a poza tym no ten organ, ta Izba Dyscyplinarna nie powinna orzekać z tego powodu, że mamy postanowienie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które zawieszało, zabezpieczało przepisy i ta izba nie powinna po prostu procedować. A czy rzeczywiście czuje się pan jako symbol walki o państwo prawa? Tak Süddeutsche Zeitung pisze o panu między innymi. Nie czuję się tak. Takich sędziów jak ja no jest może nie 10 tysięcy, ale pewnie 9 tysięcy. A poza tym symbolem walki o praworządność w naszym kraju no to są obywatele, którzy po prostu bronią niezależności sądów i niezawisłości. No właśnie, a jak ta walka teraz wygląda? Bo tak jak wspomniałam i tutaj raczej się nie mylę, no wiadomo, że w tej chwili pochłania nas ta taka codzienna polityka, spór kampanijny, walka o fotel prezydenta, no a wymiar sprawiedliwości gdzieś tam zszedł sobie na boczny tor, jeżeli chodzi o to, co mówi o tym wszystkim opinia publiczna. Co w tej chwili tak naprawdę się dzieje? Na jakim etapie jesteśmy? Ja wiem, że bardzo rozległe pytanie, wykład moglibyśmy zrobić pewnie kilku godzin myślę, na że ten skrócie, temat, ale w skrócie. W skrócie można powiedzieć, że jesteśmy na etapie dożynania wymiaru sprawiedliwości. To, co się dzieje od 5 lat, to oczywiście nie jest żadna reforma. Zresztą obywatele to widzą. Statystyki pokazują, że sądy wcale sprawnie nie działają. Procesy się wydłużają, pomimo spraw, zaległości jest coraz więcej, pomimo tego, że sędziowie załatwiają coraz więcej spraw, więc te zmiany, które się dokonywały w ostatnich latach, no to tak naprawdę służyły temu, żeby obsadzić te instytucje sądowe osobami jakoś uzależnionymi od polityków i żeby w skrócie podporządkować wymiar sprawiedliwości aktualnie rządzącej partii, więc myślę, że to jest dożynanie i no jak widać i po mojej osobie, po osobach sędziego Żurka, Juszczyszyna, moich koleżanek z sądownictwa, no też sędziowie są poddawani rozmaitym szykanom. To znaczy? Szykanom za swoją pracę orzeczniczą. W moim przypadku mamy to postępowanie karne, które dotyczy uchylenia immunitetu, postępowania dyscyplinarne, które się toczą wobec no, wielu sędziów w Polsce. Justycja w zeszłym roku sporządziła raport opisujący te przypadki. Także sędziowie no, poddawani są presji i karnej, i dyscyplinarnej i stosowane są wobec nich rozmaite szykany typu przenoszenie z wydziału do wydziału. Tak to wygląda. Za rozstrzygnięcia, które z jakichś powodów
nie podobają się rządzącym, czy za ich aktywność polegającą na bronieniu tej praworządności. Tu mamy taką kolejną bardzo ciekawą decyzję ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, ministra Ziobry, bo on zgłosił sprzeciw wobec decyzji krakowskiego zastępcy rzecznika dyscyplinarnego, który uznał, że ściganie sędziów za rozwieszanie na terenie sądu plakatów w obronie innych sędziów jest całkowicie bezpodstawne. I rzecznik dyscyplinarny mówi, nie wolno za to ścigać, ale Zbigniew Ziobro ma na tyle rozbudowane kompetencje, że może nakazać wszczęcie postępowań i nakazał za rozwieszanie plakatów, które mają bronić sędziów, co pan na to? Te plakaty oczywiście w swojej treści no były dosyć niewinne, tak jak pani redaktor powiedziała, dotyczyły wymiaru sprawiedliwości i obrony praworządności. No i rzeczywiście rzecznik dyscyplinarny przy Sądzie Apelacyjnym Krakowskim uznał, że nie należy prowadzić jakiegokolwiek postępowania dyscyplinarnego, natomiast minister sprawiedliwości nakazał kontynuowanie tego postępowania. To też jest przykład na to, o czym my mówiliśmy, że odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów oczywiście jest konieczna i ona zawsze była, natomiast od jakiegoś czasu cały ten system dyscyplinarny został podporządkowany ministrowi sprawiedliwości, czyli czynnemu politykowi, który mianował swoich rzeczników dyscyplinarnych, sędziów dyscyplinarnych, stworzył quasi-sąd, czyli izbę dyscyplinarną, może inicjować postępowania, może odwoływać się od orzeczeń, które zapadają w postępowaniach dyscyplinarnych. No i to jest jakby taki powrót troszeczkę też do komuny. Sędziowie ze Stowarzyszenia Temis i Stowarzyszenia Justicja w Krakowie próbowali zwrócić uwagę obywateli na to, co się dzieje w sądownictwie i spotykają ich takie restrykcje, zagłoszenie poglądów i wolność słowa jak w latach 80. Panie sędzio, pan mówi, że to jest taki trochę powrót komuny, a Prawo i Sprawiedliwość stara się stwarzać wrażenie i budować taką narrację, że właśnie z komuną w polskim wymiarze sprawiedliwości walczą. Nie wiem, czy pan słyszał ostatnio na pewno te wymiany zdań właśnie w trakcie kampanii między prezydentem Andrzejem Dudą a jednym z obywateli, którzy właśnie jako negatywny aspekt prezydentury Andrzeja Dudy wymienił zmiany w wymiarze sprawiedliwości. No i Andrzej Duda tak wzburzony powiedział o tych komuchach właśnie w sądach i w Sądzie Najwyższym i w wymiarze sprawiedliwości. Co by pan odpowiedział panu prezydentowi na tych komuchów? Pan jest komuchem? Wydaje mi się, że nie. Ja jakby maturę robiłem w 89 roku, studia robiłem w wolnej Polsce, natomiast wydaje mi się, że to nawet słowa pana prezydenta nie wymagają jakiegoś komentarza, bo o tym, o jego postawie świadczą jego czyny. No, nominacje, czy to do Trybunału Konstytucyjnego, czy jakieś decyzje kadrowe, które podejmuje, świadczą chyba o tym, że są lepsi i gorsi komuniści. Ci lepsi to są ci, którzy popierają to, co się dzisiaj dzieje. Lub zasiadają w Trybunale Konstytucyjnym, jak sędzia, prokurator Piotrowicz. No tak, to idziemy dalej jeszcze, jeżeli chodzi o kwestię tego, co nas czeka. Ja pamiętam podczas naszego ostatniego spotkania, ono się odbyło kilka miesięcy temu, mówił pan o tym, że prowadzi taką pracę u podstaw trochę, że spotyka się z Polakami, że organizujecie z Justicją, no i inne też organizacje sędziowskie spotkania, żeby tłumaczyć czarno na białym obywatelom, w czym tkwi problem. Czy pana zdaniem ta krucjata, tak to nazwę w cudzysłowie, przynosi jakiś efekt? Bo ja patrzę na komentarze naszych widzów, bardzo często czytam komentarze w internecie i ja mam wrażenie, że jednak no, państwo przegrywają w tym starciu z PiS-em, że jednak wielu mówi tak, trzeba zrobić porządek z tą kastą, z tą grupą, z przywilejami, która jest przyzwyczajona do właśnie tego, że jest bezkarna, że może robić co chce, że wreszcie przyszedł szeryf i robi z tym wszystkim porządek. Czy pan ma inne poczucie? Czy widzi pan jakąś zmianę w polskim społeczeństwie? Czy jednak jest to jeszcze praca obliczona na całe lata? No myślę, że to jest niestety praca na lata. Też może zwrócę uwagę, że generalnie my walczymy z politykami. Chodzi o to, żeby te sądy nie były polityczne, żeby politycy nie byli w stanie wywierać na nie jakiekolwiek... No dobrze, ale pan jest też człowiekiem, obywatelem. Też ma pan jakieś polityczne poglądy, prawda? Oczywiście, że tak, ale no nie powinienem ich uzewnętrzniać. I na przykład w czasie takich spotkań obywatelskich
no to też one nie sprowadzają się do jakiejś agitacji politycznej i zawsze apeluję i podkreślam, że ja się wypowiadam na tematy wymiaru sprawiedliwości, że mój głos to jest po prostu głos środowiska sędziowskiego. Nie chodzi mi o to, żeby agitować, tylko żebyśmy po prostu rozmawiali. Czy to przynosi jakieś efekty? Wydaje mi się, że tak, bo popatrzmy na tę akcję wspierającą i poprzedzającą posiedzenie tak zwanej Izby Dyscyplinarnej, czyli jakby protesty pod stół. Pana obronie. Tak, w mojej obronie. Proszę nie być takim skromnym. Dziękuję. Więc no, to robiło wrażenie i to było bardzo budujące i to wsparcie ze strony obywateli jest, wydaje mi się, potężne. Ale w dalszym ciągu niewystarczające. Niewystarczające. Trzeba po prostu więcej tłumaczyć, więcej się spotykać i myślę, że środowisko sędziowskie wychodzi do tych obywateli. Gdyby pan wiedział, że znajdzie się w takim miejscu, w jakim się w tej chwili znalazł i że czeka pana to, co pana czeka pewnie jeszcze, bo wiem, że tych postępowań dyscyplinarnych, karnych trochę ma pan przed sobą, to zastanawia się pan czasem, jak sobie już usiądzie w domu i zapali papierosa nad tym, po co mi to było, po co ja zostałem sędzią, trzeba było wybrać inny zawód? Jeśli mówimy o takim miejscu jak to studio i towarzystwo pani redaktor, to niczego nie żałuję, jestem po prostu bardzo szczęśliwy. Natomiast mówiąc bardziej poważnie, no to nie, oczywiście, że nie żartuję, bo... Nie żałuję. Nie żałuję. Nie żałuję i rzecz jasna nie wyobrażałem sobie, że przyjdzie mi jako sędziemu zajmować się takimi sprawami, z jakimi muszę się dzisiaj mierzyć. No ale to jest piękne i w tych ostatnich latach właśnie poczułem, że jestem sędzią. A ile wiecie, ma pan takich właśnie spraw dyscyplinarnych, karnych, jakichś postępowań mających pana postawić do pionu? Kilka. Między innymi gdzieś w mediach wyczytałem, że Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się z pytaniem o informację, jaki jest status tych postępowań dyscyplinarnych. I rzecznik dyscyplinarny z kolei odpowiedział, że opisał postępowania dyscyplinarne, wskazał, które się toczą. Wydaje mi się, że z tej informacji uzyskanej przez Rzecznika Praw Obywatelskich wynika, że co najmniej jeszcze 3, może więcej, są w toku. Ale jakby byłem skoncentrowany na tej kwestii immunitetu, więc uznałem, że te postępowania dyscyplinarne w tym momencie są jakby czymś nieistotnym, ale kilka na pewno. Czy jest pan rozczarowany, to będzie bardzo ogólne pytanie, ale no, działalnością instytucji Unii Europejskiej, które mogłyby pomóc polskiemu wymiarowi sprawiedliwości, które mogłyby na przykład szybciej wyciągać konsekwencje, a tak naprawdę tę dyskusję mamy już od kilku lat i de facto, proszę poprawić mnie, jeżeli ja się mylę, ale mam wrażenie, że oprócz takiego grożenia palcem i oficjalnej informacji o wszczęciu tam jakiegoś artykułu, którego znowu, o którym nikt nic nie wie, niczego nie rozumie, no nic więcej się nie dzieje. Czy po prostu nie ma Unia narzędzi, żeby pomóc polskiemu wymiarowi sprawiedliwości? Mamy duże wsparcie ze strony prawników europejskich, czy nawet prawników z całego świata, tak można powiedzieć, zwłaszcza ze strony środowiska sędziowskiego. Natomiast rzeczywiście odnosimy wrażenie, że instytucje unijne no, działają bardzo wolno. Trzeba pamiętać, że to, co się dzieje w naszym wymiarze sprawiedliwości, to nie jest problem Polski, tylko to jest jakby problem sądownictwa unijnego. No, ciągle jesteśmy w Unii Europejskiej. No już niektóre kraje nie biorą pod uwagę na przykład naszego europejskiego, Boże, jak to się mówi? Nakaz aresztowania, tak? Tak, europejskiego nakazu aresztowania. To prawda, że rzeczywiście podchodzą z dystansem do tych orzeczeń, które zapadają w naszym kraju. No ale jeśli mamy być w Unii, jeśli Unia Europejska ma być wspólnotą i ma dalej funkcjonować, no to te instytucje europejskie powinny działać szybciej i zdecydowanie. Jeszcze jedna kwestia dotycząca całej tej reformy. Czy pan uważa, że największym grzechem i od tego wszystko się zaczęło było ponowne połączenie stanowisk ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego? Wydaje się, że tak, że ministrem sprawiedliwości niech będzie
polityk. Zawsze natomiast był. Jasne, natomiast prokuratorem generalnym, czyli najważniejszym prokuratorem w kraju, chyba nie powinien być czynny polityk, ponieważ te decyzje, które podejmuje prokuratura, no często są komentowane w taki sposób, że to są po prostu decyzje polityczne i wydaje się, że choćby mój przypadek może dowodzić, że tak jest w istocie. Panie sędzio, jeszcze pytanie dotyczące zmian w Sądzie Najwyższym. Kilka tygodni temu pani sędzia Małgorzata Manowska została wybrana przez pana prezydenta Andrzeja Dudę, mniejsza o nazewnictwo, na pierwszą prezes Sądu Najwyższego. Czy to jest osoba, która pana zdaniem zasługuje na jakiś taki dług zaufania na razie, żeby dać jej czas, żeby mogła wykazać się, jak będzie tym Sądem Najwyższym dowodzić? Czy według pana no to jest nieprawidłowo wybrany pierwszy prezes i nie uznaje pan Małgorzaty Manowskiej jako pierwszego prezesa Sądu Najwyższego? Mhm. Większość sędziów Sądu Najwyższego kwestionuje ten wybór i wskazuje na nieprawidłowości, które miały miejsce w czasie procedowania. No, pani Manowska zajmuje urząd pierwszego prezesa. Ale wydaje mi się, używając jakby słów pani Małgorzaty Manowskiej, że chyba jednak jesteśmy z różnych stajni i tyle. Już nie będę pytać, kto jest stare Janowo Podlaskie, jak to nowe. Oszczędzę panu odpowiedzi na to pytanie. A jeżeli chodzi o wybory prezydenckie, wiemy, że Sąd Najwyższy musi podjąć decyzję dotyczącą tego, czy one były prawidłowo przeprowadzone, czy są ważne, czy nie są ważne. Czy tutaj pana zdaniem istnieje jakieś niebezpieczeństwo politycznej manipulacji? O prawidłowości wyborów będzie rozstrzygała jedna z nowych izb. Sędziowie, którzy tam zasiadają, ich status jest podobnie wątpliwe jak status osób, które zasiadają w Izbie Dyscyplinarnej. Prawdopodobnie będą wątpliwości co do prawidłowości wyborów. Jak to będzie wyglądało, no musimy poczekać, jeśli wybory się odbędą. Jeśli się odbędą, właśnie, bo tutaj też są co do tego wątpliwości. A co pan odpowie wyborcom Prawa i Sprawiedliwości? No, ale nie tylko wyborcom Prawa i Sprawiedliwości, także tym, którzy, tak jak już wspomnieliśmy, nie są przychylni środowisku sędziowskiemu w Polsce, że i to są w ogóle argumenty, których bardzo często politycy używają, że no, zaraz, społeczeństwo zdecydowało. Społeczeństwo wybrało po raz pierwszy i po raz drugi Prawo i Sprawiedliwość już po tych wszystkich zmianach w wymiarze sprawiedliwości i to świadczy o tym, że tych zmian chce, po prostu chce, że to akceptuje, że popiera. No i to jest argument, który trudno jest odbić, prawda? Oczywiście, ja się zgadzam. Wszyscy popieramy zmianę w wymiarze sprawiedliwości. Wszyscy chcemy sprawnych sądów, niezawisłych sędziów, ale niech obiektywnie oceniam, czy to, co się dzieje w ostatnich 5 latach w sądownictwie, to jest reforma, czy podporządkowanie niezależnego wymiaru sprawiedliwości politykom. I czy chcą takich sądów, którymi kierują politycy i sądów, które wydają orzeczenia na zamówienia polityczne. Ale czy społeczeństwo tymi drugimi wyborami w 2018 roku nie potwierdziło, tak chcemy? Wierzę w to, że nie potwierdziło, że chce sądów podporządkowanych politycznie. Apeluję do tego, żeby obywatele słuchali czy brali informacje z rozmaitych źródeł, z rozmaitych mediów i żeby też słuchali tego głosu sędziów. Nie mówię, że ja mam rację, ale niech mnie posłuchają i się zastanowią, jak jest. Panie sędzio, już na sam koniec. Nie wiem, czy pan by chciał odpowiedzieć na pytanie, ale liczę, że z perspektywy sędziego, który być może, kto wie, z taką sprawą będzie musiał się zmierzyć. Jak pan ocenia te wypowiedzi polityków Prawa i Sprawiedliwości i prezydenta Andrzeja Dudy, którzy mówią o tym, że społeczność LGBT, że ludzie należący do tej społeczności no, są jakimś gorszym gatunkiem, że nie mają równych praw, że nie są ludźmi, tylko ideologią? No bo ja przypuszczam, że zaraz do sądów mogą wpłynąć różne akty oskarżenia w tej sprawie. Ja właściwie akty oskarżenia, no najpierw nie prokuratura, no ale wiadomo, co chodzi. Czy pana zdaniem to jest łamanie konstytucji, która mówi o tym, że wszyscy obywatele są równi? Czy tutaj już idziemy za daleko i właściwie nie ma sensu aż tak bardzo tych słów interpretować? Na pewno jest to łamanie konstytucji. Jest to w ogóle karygodne. Na takie wypowiedzi polityków wydaje mi się, że każdy z nas powinien powiedzieć, że jestem gejem, jeśli atakuje się gejów, jestem Żydem, jeśli atakuje się Żydów. Jestem katolikiem, jeśli atakuje się katolików. Zawsze powinniśmy stawać po stronie atakowanych i tych słabszych.
Czyli jest to po prostu łamanie prawa. Jest to łamanie prawa. Panie sędzio, bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję. Sędzia Igor Tuleja, państwa gościem. Dużo zdrowia i dużo siły życzymy. Bardzo dziękujemy. Teraz bierzemy oddech i show biznesem zajmiemy się na dosłownie kilka minut. Natalia Krystek-Lesiak dla państwa. Czy kwarantanna naprawdę tuczy? W końcu możemy przyjrzeć się gwiazdom po izolacji. Czego zrobić nie omieszkamy. Na początek Kelly Clarkson, która nie pokazywała się publicznie po tym, jak świat obiegła informacja o jej rozwodzie. W końcu gwiazda postanowiła zaczerpnąć świeżego powietrza na spacerze z psem. Jej zdjęcia zamieściliśmy na Hotplocie. Podobnie jak fotki Dakoty Johnson i Chrisa Martina, którzy skorzystali z otwarcia publicznych plaż w Kalifornii. Choć para spotyka się od 3 lat, taki widok to prawdziwa rzadkość. Kylie Jenner i jej były partner Travis Scott byli z kolei widziani na kolacji. Czyżby wielki powrót? Na randkę wybrali się także Lady Gaga i Michael Polański, których uczucie rozkwitło właśnie w czasie wspólnej kwarantanny. Pizza to świetny przepis na wspólny wieczór. Tak, nie da się ukryć, że gwiazdy bardzo już tęskniły za wychodzeniem z domu. Tym, którzy poczuli się jednak zbyt swobodnie, Matthew Perry przypomina, że koronawirus nie zniknął. To, że bary i restauracje są otwarte, nie znaczy, że są bezpieczne, ostrzega serialowy Chandler. Oczywiście ostrożności nigdy za wiele. Tak jak pizzy. Teraz pora na naszego znakomitego kolegę Adama Federa. Wczoraj zauważyli państwo jego nieobecność, ale dzisiaj już jest. Jeżeli państwu wydawało się do tej pory, że mamy jakieś polskie tradycyjne produkty, na przykład taki oscypek, no to odchodzimy. Odchodzimy od oscypka. Adam Feder ma dla państwa bardziej łakomy kąsek do zgryzienia. Proszę sprawdzić. Dzisiaj będzie kulinarnie, wyjątkowo, a to dlatego, że zaszczytne miejsce tuż obok kotleta schabowego z mizerią oraz żuru z białą kiełbasą zajął polski kebab. To już oficjalnie potwierdzone. Polska firma, która wytwarza mięso do kebabów, wystąpiła o dofinansowanie promocji, jak to nazwała, polskiej specjalności żywnościowej. To w ramach konkursu chodzi o rozwój tego, co polskie i może podbić zagraniczne rynki. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przyznała na te kebaby ponad 400 tysięcy złotych dotacji ze środków unijnych. No i przyznała jednocześnie, że jest to polska specjalność. Czyli od teraz narodowcy mogą już zupełnie bezkarnie, swobodnie spożywać kebaby. Już nie muszą tych wlepek, tych plakatów rozklejać, że jedząc kebaba osiedlasz Araba. Tak na marginesie, no to tam gdzieś z lewej strony słychać było, że kupując ziemniaka osiedlasz Polaka. Ta wojenka na wierszyki straciła już zupełnie sens, wystarczyła jedna decyzja urzędnika, no i kebab jest już w pełni polskim, tradycyjnym daniem, nie ma się o co kłócić. Narodowcy zawsze mieli jakąś taką ciągotę do kebabów. To widać tuż po marszach niepodległości, kiedy oni wypełniają te restauracje z kebabami. Polacy, którzy krzyczą, że Polska dla Polaków, nie dla islamu, przychodzą do kebabu tureckiego. Dotąd oni zajadali się kebabami, tak raczej skrycie. Ja myślę, że już po spożyciu, no to oni czuli wstyd, zażenowanie. Kiedy już się nasycili, to nachodziły ich takie myśli, że źle zrobili, wybierając kebaba. Narodowcy prowadzili taką wewnętrzną walkę sami ze sobą o tego kebaba. A tak krzyczą, że nie dla islamu, ale kebaba zjeść to dobrze, tak? No ale nie jest wykluczone, że to właśnie dzięki narodowcom ten kebab został uznany za pełnoprawne polskie danie, no tak jak gołąbek, no albo galareta z mięsem. No przecież w Lublinie działa prawdziwy kebab u prawdziwego Polaka. Prawdziwy Polak zaprasza na kebaba oraz kabana. Polak, jak tu jest napisane, mięsa nie żałuje. Konsumenci są raczej zadowoleni. Jest pełna moc. Pozdrawiam, kochani. Marian Kowalski, prawdziwy Polak, chyba jeden z niewielu aż tak prawdziwych, brał nawet udział w uroczystym otwarciu lokalu, osobiście przecinał wstęgę, stołował się u prawdziwego Polaka i był bardzo zadowolony, ale do czasu okazuje się, że doszło tam do jakiegoś bardzo poważnego spięcia. Jak się pan odniesie do wpisu pana kolegi z kebaba, prawdziwego Polaka, który napisał, że pana
lubił, a teraz nie wie, co panu myśli. Niech myśli, co chce, ja tam już nie będę stołował. Pan, który twierdzi, że ja zmieniłem poglądy w sprawach geopolityki w ciągu roku, widać, że nie zna moich poglądów od 20 lat, więc nie będzie moim kolegą i stołował się u niego nie będę. Marian Kowalski nie będzie się już stołował u prawdziwego Polaka. Nie musi, ponieważ teraz może bez wyrzutów sumienia zajadać się polskim kebabem gdziekolwiek. Nawet u Araba albo u Wietnamczyka, no bo przecież są takie przypadki. Kebab jest po prostu polski. To jest potwierdzone urzędowo. Będzie dobrze. Ja nie wiem, czy kebab na dzisiejszą temperaturę to jest dobry pomysł, więc być może tak truskawki. Polskie truskawki, rzecz jasna. Bardzo dziękujemy Adamowi Federowi. Widzimy się w tym tygodniu na pewno z Adamem jeszcze. Dziś już Państwu bardzo dziękujemy za uwagę, dziękujemy za wszystkie komentarze. A panu Włodkowi, który zaprasza mnie na rybę do Jastrzębiej Góry, owszem, bardzo chętnie. Całe dzieciństwo i wszystkie wakacje spędzałam w Jastrzębiej Górze, więc sentyment ogromny. Także bardzo chętnie skorzystam. I wszystkich Państwa zachęcam do wyjazdu nad Polskie Morze. Moim zdaniem najpiękniejsze na całym świecie. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia na dziś i oczywiście zapraszamy jutro na godzinę 9:00. Wtedy nowy super raport specjalnie dla Państwa przygotowany. Startujemy, udajemy się dalej do pracy. A Państwu bardzo dobrego, spokojnego dnia. Kamila Biedrzycka dziękuję. Dziękuję też w imieniu Michała Kozłowskiego, czyli wydawcy tego programu oraz całej ekipy. Jak zwykle rzecz jasna, pozdrawiamy, ściskamy. Do zobaczenia. Wszystko już jasne. Wiemy, kto pobije się o mistrza, a kto będzie bił się o utrzymanie. Za nami 30. kolejka piłkarskiej ekstraklasy, ostatnia kolejka sezonu zasadniczego, a przed nami 7 super ważnych, super istotnych kolejek w rundzie finałowej. Przemek Ofiara, witam w nowym odcinku programu Super Sport. Program Super Sport możecie oglądać oczywiście na sport.sepl, na sport.sepl również wszystko piłkarskiej ekstraklasie i polskiej piłce. Super Sport można obejrzeć od niedawna także na YouTube, na specjalnym kanale o nazwie oczywiście Super Sport. Pamiętajcie o subskrypcjach, łapkach w górę i dzwoneczkach, żeby zawsze obejrzeć najnowszy odcinek Super Sportu. Ze mną są jak zwykle znamienici eksperci, Piotrek Koźmiński. Witam serdecznie. I łączy się z nami Andrzej Kostera. Dzień dobry, panie Andrzeju. Cześć, witam was serdecznie. Na początek króciutko o tym, o co chodzi w naszej zabawie. Super Sport jest programem, w którym dwóch ekspertów, Piotr Koźmiński i Andrzej Kostyra, rywalizują na typy meczów Ekstraklasy. Dodatkowo spotkania naszej ligi typują dziennikarze Sport.sepl i Super Expressu. Zasada rywalizacji jest następująca. 3 punkty za wytypowanie dokładnego wyniku spotkania i 1 punkt za wytypowanie rezultatu tego meczu. I teraz przechodzę do tego, co najbardziej wszystkich interesuje, czyli wyniki typerów po ostatniej kolejce Ekstraklasy, po 30 serii gier. Prowadzi niezmiennie Sport.sepl. Drużyna naszych dziennikarzy zgromadziła do tej pory aż 21 punktów. Plus 7 za ostatnią kolejkę, aż 2 wyniki nasi dziennikarze trafili w punkt, czyli 2 razy dostali po 3 punkty. Drugie miejsce utrzymuje Andrzej Kostyra, punktów 17, plus 5 za ostatnią kolejkę. Trzecie miejsce wciąż Piotr Koźmiński, 14 punktów, plus 3 za ostatnią kolejkę. Króciutko przeczytam teraz wyniki 30. kolejki Ekstraklasy. Arka Gdynia, Wisła Kraków 0-0, Krakowia, Wisła Płocki 1-1, Górnik Legia 2-0, Jagiellonia, Piast Gliwice 0-2, Korona Lech 0-3, Pogoń Lechia 1-1, Raków Zagłębie 2-1, Śląsk ŁKS 4-0. Piotrek, do ciebie pytanie na początek. Musisz być wściekły, patrząc na tabelę wyników.
No zależy, ja w życiu staram się być optymistą, mówiąc pół żartem, pół serio, wciąż jestem na podium, więc sytuacja nie jest taka zła, abstrahując, że nie ma czwartego zawodnika. Ale nie, ja myślę, że tak jak w Ekstraklasie nadchodzi czas rozstrzygnięć, teraz oddzielamy tych silniejszych od tych słabszych, tak myślę, że forma moja również będzie rosła i tak jak mówiłem na początku, jestem absolutnie spokojny. Koledzy, myślę, którzy prowadzą się zmęczą. Bardziej tutaj bym upatrywał w Andrzeju, niebezpiecznego rywala, ale myślę, że też sobie z tym poradzę, tak jak mówię. Nadchodzi 7 finałowych meczów dla mnie również. Panie Andrzeju, bardziej zadowolony, bo przed Piotrkiem, czy bardziej niezadowolony, bo drugie miejsce, a nie pierwsze? Trochę słodyczy, trochę goryczy. No zadowolony jestem, bo 5 w wyniku wytypowałem, ale zabrakło tej wisienki na torcie, czyli trafnego typowania dokładnie co do bramek. Szczególnie mi szkoda tego meczu Korona z Lechem. Ja typowałem tam 3-1 dla Lecha, no a było 3-0. No gdyby była tutaj trójka, to byłbym w pełni zadowolony też, no nadal no rywalizacja jest z Piotkiem, no bo jednak to jest ekspert numer jeden z najlepszych w Polsce, no to, że prowadzę z nim, to jest dla mnie duży sukces. I tak jak mówił ekspert w przeszłości, to są te detale, panie Andrzeju. Tak jest, no zabrakło to tutaj tego wytypowania, no ale no cóż, przed tym typowaniem ja rozmawiałem z wieloma osobami, oni właściwie ze świata piłki, wszyscy mówią, że ta Ekstraklasa jest tak nieodgadniona, że rzeczywiście gdyby małpy typowały, to wynik byłby podobny do typowania największych piłkarskich ekspertów w Polsce. Przechodzimy do oceny tej ostatniej kolejki. Będziemy o niej teraz rozmawiali. Na początek nasz cykl. W każdym programie będę pytał ekspertów o to, kogo typują na asa i cieniasa piłkarskiej ekstraklasy. Ostatnie kolejki oczywiście. Piotrek, od ciebie zaczynam. No myślę, że jeśli możemy też wybierać wśród trenerów, to chyba Wojciech Stawowy jako ten cienias, no bo jednak 0-4 to nie przystoi. Nawet jeżeli oni jedną nogą są już w tym piłkarskim grobie, to jednak walczyć trzeba, a ten ŁKS jednak pokazuje się z dość kiepskiej strony. Jak tak odświeżałem sobie wynik meczu ze Śląskiem, patrzyłem na komentarze, no to bach, 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 to szybko bardzo szło i chyba Stawowy jeszcze na konferencji powiedział, że mieli plan na ten mecz, ale on legł w gruzach po pierwszej bramce. No to tam chyba było kilkaset sekund do pierwszego gola, więc no Ciężko nie wyróżnić tutaj tego trenera i minus. Mnie się wydaje, że ta zmiana Kazimierza Moskala na Wojciecha Stałowego to nie był dobry pomysł tak naprawdę. Mówi się o prezesie i właścicielu ŁKS-u, że to rozsądna osoba, ale ja uważam, że ten ruch rozsądny nie był. A na plus kto? Może Igor Angulo, bo wiadomo, że jemu się gra trochę z ciężką, z presją, którą sam sobie nałożył, bo tak jak informowaliśmy, Igor nie zgodził się według naszej informacji na obniżkę kontraktu. On z Zabrza odejdzie. Rozmawiałem z nim wczoraj wieczorem. Mówił, że bardzo mu ulżyło po tym strzeleniu gola, bo to była pierwsza bramka jego po restarcie ligi. Mówi, no jestem napastnikiem, szukam gola. Wczoraj tego gola znalazłem. Także wydaje mi się, że w jakimś sensie symbolicznie tutaj może być Angulo na plus. No tym bardziej, że jednak to największa sensacja, można powiedzieć, kolejki, prawda? Wygrana 2-0 Górnika z rozpędzoną Legią. Tego raczej się nikt nie spodziewał. Oczywiście wygrana, jak to często w Zabrzu, w hiszpańskim stylu trochę tej Coridy. Jimenez bramka, Angulo bramka, także na plus Angulo. Panie Andrzeju, kto na plus, to na minus. As, cienias. Na plus zdecydowanie Gidkier, no bo jednak hat-trick to jest coś. Na plus oczywiście ten młodziutki Białek, który znów strzelił, chociaż nie przyniosło to zwycięstwa. No minus to tutaj jest ewidentny. No, klop z kolejki, czyli ten gol puszczony przez Majeckiego. No, graczowi, który za 7 milionów euro przechodzi do Monako, no nie wypada puszczać takich goli. Najpierw porozmawiamy o spotkaniu najważniejszym w tej kolejce Ekstraklasy. Szlagier naszej ligi. Górnik Zabrze kontra Legia Warszawa. Wynik nie tyle niespodziewany, co dość sensacyjny. Zwycięstwo Górnika 2-0. Posłuchajmy najpierw, co o spotkaniu sądzą trenerzy obu drużyn. Jeżeli chodzi o sam mecz, jeden z tych, powiedzmy, przykładów, w którym tak dużo razy piłka nas uczy, że nie do końca i niekoniecznie wynik będzie odzwierciedlał to, co dzieje się na boisku i że jest tak, że wszystko jest w zgodzie z tym, co dwie drużyny prezentują. Szczególnie tutaj mam na myśli pierwszą połowę, gdzie praktycznie Górnik bez szans strzela bramkę. My mieliśmy sytuacji, powiedzmy, kilka na pewno.
zawsze po meczu mówimy, że mamy dobry plan, jak jest dobry wynik. No i to dzisiaj możemy powiedzieć, że na pewno pomysł mieliśmy. Na pewno kluczem była tutaj dyspozycja dzisiaj Ściślaka, bo wiedział, jak trudne zadanie przed nim. Chcieliśmy wyrównać środek pola, gdzie zespół z Warszawy zawsze robi przewagę i myślę, że tutaj naprawdę wykonał, cały środek wykonał tytaniczną pracę, ale tutaj Ścisły do przerwy ponad 7 km nabiegał się i między innymi to, że nie zawsze nam się udawało to, co planowaliśmy, odbiory, gry do przodu, wykorzystanie szybkości Igora, natomiast nadrabialiśmy to, co też częściej mówimy, często podkreślamy, nadrabialiśmy to zaangażowaniem, walecznością i to dzisiaj było widać, a na pewno Ścisły był taką twarzą tego naszego pomysłu. Panie Andrzeju, wynik meczu Górnika Zabrze z Legią kompletnie irracjonalny, ale takie, to jest chyba piękno naszej ligi, że ciężko przewidzieć jakikolwiek rezultat. No tak, to rzeczywiście ciężko przewidzieć taki rezultat. No, w typowaniu ekspertów właściwie wszyscy stawiali na Legię. No i Legia miała olbrzymią przewagę, ale ta przewaga nie przenosiła się na bramki. No fatalny ten kiks Majeckiego też ustawił ten mecz. No potem nadal gnietli, chociaż już nie tak jak w pierwszej połowie. No ale zabrakło skuteczności. To jest klucz do tej przegranej Legii. No ale jeżeli ta drużyna walczy o mistrzostwo, no to lepiej chyba, żeby taki klops się trafił na tym etapie rozgrywek w rundzie zasadniczej niż potem w decydującym momencie, jak już będą play-offy. Piotrek, spojrzałem sobie w statystyki tego spotkania, to jest miażdżące, co zobaczyłem, 63% do 37 posiadanie piłki dla Legii, strzały 18-7, nawet rzuty rożne aż 13-4 dla warszawskiej Legii. Taki mecz to wygrywa się, myślę, raz na 10 razy. Tak, ale właśnie wspomniany Angulo, z którym, tak jak mówiłem, rozmawiałem wczoraj w nocy, mówił, no ale wiesz, mówi, to faktor szczęścia zawsze w piłce jest obecny. Raz ci pomaga, raz ci przeszkadza. Tym razem był trochę z nami. Dla Górnika jest też ważne to, że normalnie tam byłoby 20 tysięcy ludzi, bo ta Legia jednak wszystkich wszędzie mobilizuje. Górnik ma dużą bazę kibiców, niezależnie od tego, kto jest rywalem, ale jednak Legia oznacza parę tysięcy więcej. No jeszcze nie tym razem, bo kibice dopiero będą wracać niedługo. Natomiast no, dla Górnika to jest ważne, to co mówił Angulo, właśnie my jesteśmy bardzo mocni u siebie. Jak widać, nawet bez kibiców. Także no, to co powiedział Andrzej, dla Legii jeśli taki mecz się miał zdarzyć, to chyba lepiej, że się zdarzył teraz. Pewnie za to, co teraz powiem, kibice Legii by nas udusili, ale może też trochę lepiej dla Ligi, tak? Bo jednak te 10 punktów było już takim rowem nie do przeskoczenia. Liga będzie dużych. Ciekawsza, jak to mówił Maciej Skorzek. Tak, jak to mówi klasyk, Liga będzie ciekawsza, znowu jest pewnego rodzaju podobieństwo, bo wtedy też Piast bodajże na tym etapie tracił 7 punktów. Piast jest mocny, Piast jest silny, do Piasta zaraz wróci Jorge Felix, który nie grał w ostatnich meczach kontuzjowany. Także z tego warszawskiego nieszczęścia, szczęściem dla Ligi jest to, że jeszcze będzie ciekawie. Kolejne spotkanie, które zwróciło naszą uwagę, to mecz Korony Kielce z poznańskim Lechem. Lech wygrał to spotkanie 3-0 i tutaj Piotrek do Ciebie pytanie, bo Lech imponująco gra ostatnio, no i wygrywa, tak jak powiedziałem. Ostatnia porażka z Legią tuż po powrocie Ligi, potem aż 10 bramek w 3 meczach. Ty jesteś zaskoczony aż taką tak świetną postawą poznańskiego zespołu? Nie, bo Lech jest jakby, jak chce, to potrafi. Lech ma fajną mieszankę młodych, zdolnych swoich piłkarzy z bardzo dobrymi cudzoziemcami. To, co mówiliśmy wcześniej, jeśli sprowadzać do polskiej ligi, to właśnie takich piłkarzy jak Daniego Ramireza, jak Krystiana Gytkiera, który właśnie przekroczył granicę 50 bramek w ekstraklasie strzelonych dla Lecha. Jak ktoś przypomniał wczoraj na Twitterze, on jest od lat 70. najlepszym strzelcem Lecha, tak? Oczywiście byłby Lewandowski, byliby inni, ale szybko byli sprzedawani na zachód. Zresztą Gytkier też po tym sezonie odejdzie. Ja muszę powiedzieć, że liczyłem, że tutaj trafi ten wynik 2-0. Gdy było 2-0, odświeżałem sobie internet. Gdy było 3-0, spojrzałem na typ Andrzeja i wiem, że to jest niskie i słabe, ale modliłem się, żeby nie trafił, żeby mi nie odjechał jeszcze bardziej, więc bardzo się modliłem o to, żeby Korona tego gola nie strzeliła. No, to element rywalizacji. Swój interes jest najważniejszy. Tak, więc już mówię, trudno, ja nie trafiłem, ale no mówię, może niskie, słabe, ale jednak życzyłem Andrzeju, żeby też nie trafił. Panie Andrzeju, rywalizację na razie odłóżmy na bok, bo chciałem zapytać właśnie też o Lecha. Na co stać Lecha pana zdaniem w tym sezonie? Strata do Legii chyba jest zbyt duża, bo 11 punktów, żeby powalczyć o mistrzostwo.
W boksie najbliższym mojemu sercu jest takie określenie gatekeeper, czyli taki, który pracuje na bramce w popularnym klubie i on decyduje, kto wejdzie do klubu, a kto nie. Przeważnie to rolę tego gatekeepera mają doświadczeni bokserzy, którzy mają nazwiska, ale nie mają jakiejś tam już wielkich szans na sukces. I takim gatekeeperem w polskiej ekstraklasie teraz w tej rundzie playoffów może być właśnie Lech, bo on będzie tutaj w dużej mierze rozdawał karty, bo tak, gra z Legią u siebie, z Piastem na wyjeździe, gra znakomicie, no Lech jest właściwie teraz, można by było powiedzieć, najlepszy, gdy go już skreślono i to, co Piotrek też mówił, ta mieszanka rutyny z tymi młodymi, Jóźwiak, Gumny, Markwiński, Moder, Puchacz, no to jest to, co mi się podoba i ja będę trzymał za nimi kciuki, no te Lech, mam nadzieję, że zakwalifikuje się do pucharów, bo zasługuje na to. Przede wszystkim to, co pan mówi, kibice mogą się z taką drużyną utożsamiać, bo dużo Polaków, szczególnie młodych. Tak jest, to jest to, o czym my powtarzamy często w Super Expressie, o czym Piotrek często mówi, ja mówię, bez no tego, tam właściwie nie ma tego zagranicznego złomu. Ci zagraniczni piłkarze, którzy trafili do Lecha, to są dobrym uzupełnieniem tej młodzieży, która przy nich się uczy. I taka powinna być recepta. Porozmawialiśmy chwilę o dwóch najważniejszych, najciekawszych spotkaniach 30. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Teraz przedstawienie 11. kolejki przygotowanej przez redaktora Marcina Szczepańskiego, eksperta do spraw Ekstraklasy w Super Ekspresie. W bramce Martin Chudy, Górnik Zabrze. Dalej Paweł Buchniewicz, Górnik Zabrze. Jakub Czerwiński, Piast Gliwice. Tomasz Petrasek, Raków Częstochowa. Dino Stiglec, Śląsk Wrocław. Pomocnicy: Pelewam Amersfoort, Krakowia. Pedro Tiba, Lech Poznań. Przemysław Płacheta, Śląsk Wrocław. Erik Exposito, Śląsk Wrocław. Christian Gytkier, Lech Poznań. Igor Angulo, Górnik Zabrze. Teraz króciutko o sytuacji w tabeli, bo w tabeli piłkarskiej Ekstraklasy po sezonie zasadniczym jest niezwykle ciekawie. Najpierw zajmiemy się z grupą mistrzowską. Grupa mistrzowska liczy 8 zespołów. Kolejność wygląda następująco. Prowadzi Legia Warszawa oczywiście i niezmiennie od dawna, ale już tylko 7 punktów przed drugim Piastem Gliwice. Trzeci jest Śląsk Wrocław. Dalej kolejno Lech, Krakowia, Pogoń, Jagiellonia i Lechia. Panie Andrzeju, dopóki piłka w grze, no wszystko jest możliwe, ale pana zdaniem, co musi się stać, żeby Legia to mistrzostwo w tym sezonie straciła? To jest niemożliwe, żeby straciła ten tytuł. Rozmawiałem z wieloma osobami, tuż przed programem też dzwoniłem i rozmawiałem z najwybitniejszym polskim ekspertem, jeżeli chodzi o piłkę nożną Ekstraklasy, z jego materiałów, z jego analiz korzystają wszyscy właściwie komentatorzy, Wojtek Frączek. Mówię: Wojtek, czy jest możliwe, żeby Legia straciła ten tytuł? Mówi: nie, na 100% Legia. Piotrek, ja będę drążył, czy da się jednak ten tytuł stracić, bo pamiętamy sezon 96-97. Prowadzi w tabeli Legia Warszawa, jest mecz Legii z Widzewem. Legia wygrywa do 80 bodajże 6 minuty 1-0, potem trzy bramki strzela Widzew Łódź i Legia traci na ostatniej prostej mistrzostwo. Może się sytuacja powtórzyć? Nie, bo nie ma Widzewa w Ekstraklasie teraz. Widzew, pozdrawiamy, łódzki klub. Awansuje do... Tak, walczy w niższych klasach. No nie, pewnie przekornie powinienem powiedzieć, że jest szansa, że straci tą, ale gdzieś tam jesteśmy pewnie z tych swoich słów rozliczani, więc mnie się też wydaje, że tutaj nie będzie drugi raz z rzędu tego, co zrobił Piast rok temu, że to jest po prostu niemożliwe, bo nawet sami piłkarze Piasta podkreślali, tak jak już mówiłem w poprzednich odcinkach, że no Legia w tym sezonie jest silniejsza. Paradoksalnie, gdyby szukać jakiegoś plusa dla Legii, bo wiemy, o tym informowali koledzy ze Sportowych Faktów, że jednak Monaco chce zabrać Majeckiego wcześniej, czyli przed zakończeniem sezonu, mimo że wcześniej prezes Mioduski był optymistą, myślał, że on tutaj dogra sezon. Ja Francuzów rozumiem, oddali jednego bramkarza, chcą go mieć od początku przygotowań, więc Legia musi mieć na tą końcówkę też jakiś plan B. No a ten błąd Majeckiego, nie, oczywiście nikt się z tego nie cieszy, ale też pokazał, że on nie jest nieomylny, więc być może to wprowadzenie drugiego bramkarza tak naprawdę wyjdzie Legii na dobre, ale reasumując, ja też nie widzę zagrożenia, no to byłoby
drugi cud, a cuda dwa razy z rzędu nawet w polskiej ekstraklasie się nie zdarzają. Piotrek, muszę ci przyznać, że mocno czekam na spotkanie Lecha Poznań z Legią Warszawa, które przed nami znów właśnie w Poznaniu to spotkanie będzie rozgrywane. Ty sądzisz, że Legii będzie trudniej niż za pierwszym razem wygrać? Myślę, że dużo trudniej, bo o ile się nie mylę, to już może być z kibicami, tak? Z częścią widzów, więc a tam zawsze ten... Poznański kocioł. Tak, ten antylegijny kocioł, bo też trzeba przyznać, że w Poznaniu mocno kibicują Lechowi i też mocno antylegijnie są w tych meczach nastawieni, co jest naturalne, co tworzy moim zdaniem fajną atmosferę. Piłka to wyświechtane powiedzenie, ale coś w tym jest, piłka to nie teatr. Trochę można tam podostrzyć, oczywiście nie przesadzając, więc myślę, że Legii tutaj będzie już dużo trudniej wygrać ten mecz w Poznaniu i też, tak jak mówię, nic dwa razy się nie zdarza, więc nie sądzę, żeby Pekart znów strzelał z 1 centymetra, bo chyba taka była odległość, jak wtedy zdobył bramkę, także bardzo ciężka przeprawa klubu z Łazienkowskiej. Porozmawialiśmy sobie o grupie mistrzowskiej, a teraz o grupie spadkowej, w której no, nie mniej ciekawie i myślę, że do końca będą zażarte boje o to, żeby pozostać w Ekstraklasie, bo przypomnę, spada aż 3 zespoły z naszej Ekstraklasy w tym sezonie. Kolejność w grupie spadkowej wygląda następująco. Górnik Zabrze, Raków Częstochowa, Zagłębie Lubin, Wisła Płock, Wisła Kraków i na miejscach spadkowych Korona, Arka i ŁKS. Panie Andrzeju, do pana pytanie o ŁKS właśnie. Wydaje się kompletnie pogrzebany ŁKS i no na 99% spadnie z Ekstraklasy. Kto dołączy pana zdaniem do ŁKS-u? Powiedziałeś, Przemek, na 99%. Ja jeszcze raz powołam się na tego Wojtka Frączka, najwybitniejszego polskiego analityka piłkarskiego. On powiedział na 100% ŁKS leci i dołączą do niego, ale tu już mówił, na 70% Arka i Korona. Ja się tego trzymam. Piotrek, przestrogą dla zespołów z grupy spadkowej może być historia Podbeskidzia Bielsko-Biała, które jeszcze z sezonu dokładnie 2015-16, jeszcze chwilę przed zakończeniem sezonu zasadniczego byli w strefie w grupie mistrzowskiej, potem spadli do grupy spadkowej, zajmowali to pierwsze miejsce w grupie spadkowej, a potem 7 kolejek później z Ekstraklasy spadli. Oczywiście teraz nie ma podziału punktowego, ale czy historia może się powtórzyć? Górnik Zabrze, twój ulubiony jest. No Górnik Zabrze myślę, że może czuć się dość pewnie utrzymania. Przypomnijmy, że jest to zespół, który po restarcie ligi, po tej nieszczęsnej pandemii, no nie przegrał jeszcze meczu, tak? Zespół, który na pewno się zbudował tą wygraną z Legią Warszawa, także u Górnika jestem bardzo spokojny, bardziej się martwię o Górników, bo jak wiemy teraz to ognisko tej nieszczęsnej pandemii jest właśnie tam na Śląsku. Natomiast Górnik Zabrze jako klub da sobie radę, jednak tutaj bym się zgodził z Andrzejem. ŁKS jest już martwy, no ten 4 gwoździe do trumny, trumna jest już mocno tymi gwoździami zabita, wyjazd. I Arka też moim zdaniem nie da rady, Korona również pewnie spadnie, jak to czasami Korona. No i to jest zawsze wielkie wyzwanie, bo u nas chyba nie ma tej poduszki. W Anglii jak spadasz ligę niżej, o ile pamiętam, jest dość silny zastrzyk finansowy, żebyś ten tlen miał jednak taki podtrzymany. U nas różnice między płatnością za grę w Ekstraklasie, a w pierwszej lidze są gigantyczne. Także to są dwa takie ciosy w głowę i w serce, bo po pierwsze spadasz, po drugie zabierają ci kasę, a wiadomo, że to większa część budżetu niektórych klubów. Dlatego nerwowe spacerowanie po krawędzi, ale w tą przepaść runą te 3 zespoły, o których mówiłem. Panie Andrzeju, jeszcze o ŁKS pytanko, bo mówi pan, że 100% szans na to, że spadną. Zacytuję Wojciecha Stawowego, trenera ŁKS-u, który po ostatniej porażce powiedział, że no, brakowało nie umiejętności piłkarskich, ale zaangażowania i podejścia do meczu. To pokazuje, że po prostu zespół jest rozbity psychicznie, taktycznie i w każdy inny sposób? Tak mi się wydaje, że no tutaj... Gdyby oni mieli jakiś po zmianie trenera impuls, jakieś efektowne zwycięstwo, takie doładowanie turbo, to może jeszcze ta szansa by była, ale tutaj no to jest, pozostaje chyba tylko czekanie na wykonanie wyroku. 30. kolejkę piłkarskiej Ekstraklasy podsumowaliśmy, teraz czas na przedstawienie zestawienia 31. kolejki Ekstraklasy. Grają Legia ze Śląskiem, Piast z Lechem Poznań, Krakowia z Jagiellonią, Pogoń Lechia, Zagłębie ŁKS, Górnik Korona, Raków Wisła Kraków, Wisła Płock, Arka Gdynia. Piotrek, dziękuję za wizytę przed kolejną, jestem przekonany, kolejką typowań, jesteś pełen energii.
Oczywiście, tak jak mówiłem, zaczyna się prawdziwa walka, zaczyna się dopiero teraz i no można było dać posmakować trochę drugiego, pierwszego miejsca rywalom, ale czas będzie już ich strącać z tych pozycji i zająć tą należną pierwszą. Panie Andrzeju, jak u pana nastawienie do kolejnych typowań? Już niedługo typujemy. No, Piotrek ma rację, to zaczynają się to tak, jeszcze raz użyję tego określenia z boksu mojego ulubionego, rundy mistrzowskie. No jest to ta runda mistrzowska i te rundy już te ostatnie, tak jak w boksie, 10, 11, 12 są decydujące, także no tutaj rzeczywiście wszystko jeszcze może się zmienić, może Piotrek wskoczyć nawet na miejsce premiowane awansem do Ligi Mistrzów. Dziękuję panowie. Na koniec jeszcze króciutkie przypomnienie punktacji, bo to jest najważniejsze. Jak przedstawia się w tej chwili nasza Liga Typerów? Prowadzi Sport SEPL aż 21 punktów, oczko naszych kolegów ze Sport SEPL i Super Expressu. Drugie miejsce Andrzej Kostyra, punktów 17. Trzecie Piotr Koźmiński, punktów 14. Dziękujemy za oglądanie dzisiejszego odcinka programu Super Sport. Pamiętajcie o tym, żeby oglądać nas na sport.se.pl, żeby czytać o Ekstraklasie w papierowym Super Expressie i również na sport.se.pl. Przypominam o kanale na YouTube Super Sport. Pamiętajcie o łapkach w górę, o subskrypcjach oczywiście i o klikaniu w dzwoneczek, który pozwoli wam pamiętać o każdym odcinku naszego Super Sportu. Do zobaczenia. Cześć.